ciszy, nie mamy nagłośnienia. Wiem, że jeszcze tam ludzie jadą, ale nie będziemy już czekać, bo mamy dzisiaj czas komunii. Okazuje się, że nawet są wśród nas ci, którzy jeszcze na tą komunię chcą dotrzeć, więc postanowiliśmy, żeby przeprowadzić to tak w trybie bardziej ekspresowym, jeżeli pozwolicie Państwo, już się jest niedziela, każdy chce wcześniej wrócić do domu. Mamy dzisiaj kolejny zjazd, właściwie walne zgromadzenie członków Rolniczego NZZ-u. Mieliśmy robić to na kongresie, który odbywa się co roku. Wtedy uczestniczy w nim 300-400 osób, jak pamiętacie Państwo. Natomiast no, tak wyszło troszeczkę nam od rodziny, że skoro biorą udział przedstawiciele rządu w tym wydarzeniu i mieszać to z elementem wyborczym, może to powodować to, że mamy różne grupy społeczne, które są zwolennikami rządu, przeciwnikami, naszymi też zwolennikami, przeciwnikami, więc mógłby powstać chaos i postanowiliśmy zrobić to oddzielnie, w takim gronie bardziej, powiedziałbym, Rady Krajowej. Dzisiaj bardzo dużo mówię z komunii, więc ta frekwencja nie będzie zbyt duża. Jeszcze chłopaki jadą, bo dzwonili tutaj do nas. Chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przyjęcia jednej z uchwał teraz na początku, ponieważ mamy takie drobne, kosmetyczne zmiany w statucie. Ja się nie będę tutaj przedstawiał, mam kolega tutaj Zbyszek, ma, chodzi tam o kosmetyczne zmiany i dobrze było, żebyśmy przegłosowali teraz przed dalszym procedowaniem, bo to będzie później ważne procedowanie, jeżeli nie będzie podjęta uchwała o tych zmianach, które później mogą kolidować przy procesie wyborczym. Chodzi o to, że wybory przeprowadza się zwykłą większością głosów, żeby sobie nie komplikować tam robienia teraz kartek, urn i tak dalej, więc postanowiliśmy, żeby to ułatwić. Oczywiście jest też zmiana adresu, no, ta akurat może nie do końca wymaga uchwały delegatów, ale mieliśmy do tej pory adres jeszcze na Szanowskiego, dzisiaj mamy tutaj na Chałmińskiego, więc ta zmiana musi nastąpić, bo dużo korespondencji jeszcze przychodzi na stary adres i robią się publikacje. W ogóle prosiłbym Państwa, kto jest za zmianami w statucie, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym też teraz zaproponować Państwu wybór przewodniczącego obrad, bo dobrze by było, żeby, znaczy dobrze, no tradycyjnie już wybieramy kogoś, kto te obrady będzie prowadził. Jeżeli nie macie Państwo nic przeciwko temu, to chciałbym zaproponować kolegę Zbyszka Strosieka, który wszystkie nasze w zasadzie kongresy, spotkania prowadzi, robi to bardzo dobrze, profesjonalnie. Jeżeli nie ma innych kandydatów z sali, to proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, biorąc pod uwagę to, co powiedział kolega przewodniczący, biorąc pod uwagę niedzielę i odległe miejsca, z których niektórzy przyjeżdżali, postaram się ze swojej strony jak najsprawniej te obrady poprowadzić. Gdyby były jakieś kwestie formalne, gdyby były jakieś wątpliwości odnośnie zmian, które są, które zaproponował, bo tutaj kolega przewodniczący przedstawił je, to bardzo proszę zgłosić się, czy zgłosić, żeby to było formalnie, mam je przygotowane, można co do paragrafu przeczytać. No, nagłośnienie trochę jest problemem. Oczywiście Sławek to nie ma problemu, bo on jest przyzwyczajony do krzyku i przekrzykiwania. Taki ma osobowość mocną, w tym i głos również. Ja postaram się no, troszeczkę go podnieść. I wszyscy dostali zaproszenie, gdzie był porządek, wobec tego nie będę przegłosowywał i żeby nie przedłużać,
potrzebna jest komisja do wyboru, komisja skrutacyjna oraz uchwa i wniosku. Biorąc pod uwagę, że jest nas znacznie mniej niż przewidywaliśmy, jest taka propozycja, żeby komisja skrutacyjna i uchwa i wniosku była to ta sama komisja, bo to nie koliduje. Czy jest sprzeciw? Kto jest za tym, żeby była taka? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Jeżeli Państwo pozwolicie, to zaproponowałbym koleżankę Iwonkę Cieślak na sekretarza. Dlaczego nie? Dlaczego? Ponieważ nie mamy dużo czasu, nie będę wyliczał przymiotów, który bardzo proszę koleżankę, żeby przyjść tutaj i notować rzeczy, żeby nam nie uciekło, bo mogą zaistnieć sytuacje takie do dokumentowania. Oczywiście to wszystko się nagrywa, odokumentowane będzie, niemniej jest taka społeczna potrzeba. Jakby koleżanka tutaj usiadła, będę wdzięczny. Wobec tego przechodzimy do wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków. Proszę o zgłaszanie kandydatury. Jeżeli nie ma, żeby nie przeciągać, propozycja padła z wyboru zebrania pan Kuźniarski Jacek. Jest na sali? Jestem. Wyraża pan zgodę? Wyrażam. Bardzo proszę. Mam również pana Sławka Piotrowskiego. Jest na sali? Tak. Wyraża pan zgodę? Mam również Ciok. Pan Ciok, jak pan ma na imię? Janusz, wyraża pan zgodę? Tak. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Może ktoś chciałby wziąć udział, szczególnie jeżeli chodzi o uchwały i wnioski, bo w szerszym gronie lepiej pracować. Jeżeli nie, to proponuję przegłosować te osoby. Bardzo proszę, kto jest za tym? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę komisję skrutacyjną i uchwał i wniosków, żeby wybrała spośród siebie przewodniczącego i żebyście Państwo ustalili. Wobec tego w tym czasie poproszę kolegę dotychczasowego przewodniczącego, niech da sprawozdanie za to wszystko, co narobił i czego nie zrobił. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, można by było przedstawić dzisiaj historię naszego związku, ale większość z państwa historię związku zna. Związek powstał w 2006 roku. Było to w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Było to tuż po słynnym upadku Samoobrony. Wiecie Państwo, że ja związkowcem jestem już ponad 20 lat, jeszcze w czasach Samoobrony. Pamiętny rok 99, największe blokady w Polsce, jedna z nich blokada na Zdanach, ponad 2,5 tysiąca ludzi. Miałem wtedy niespełna 30 lat. No i jakoś od tamtej pory zaszczepił się we mnie taki bakcyl przywódczy i od tamtej pory cały czas zajmuję się związkami zawodowymi, a przede wszystkim rolnictwem, tym szeroko rozumianym rolnictwem. Pamiętacie Państwo, że w 2001 roku zostałem wybrany z listy Samoobrony do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Byłem najmłodszym w historii senatorem, bo w maju skończyłem lata, w październiku zostałem senatorem. No i tak się akurat zdarzyło, że jako najmłodszy senator od razu przypadła mi funkcja wiceszefa Komisji Rolnictwa w Senacie i sekretarza Senatu, a to w Izbie Wyższej są naprawdę bardzo ważne funkcje. Cieszę się, że jakoś sobie z tym poradziłem, ale od tamtego czasu niczym innym w zasadzie się nie zajmuję, jak tylko sprawami polskiego rolnictwa. Wiecie Państwo, że w wyniku tych naszych działań przez te długie lata niestety zajmuję drugie miejsce po świętej pamięci Andrzeju Leperze, którego mile wspominam. Szkoda, że
tak skończył, że tak się ta nasza przygoda zakończyła, ale w świętej pamięci Andrzej Leper miał 103 wyroki sądowe za różne nasze działania, a ja mam tylko 64. Ale to świadczy o tym, Szanowni Państwo, że my jesteśmy w tej chwili jedyną organizacją w kraju, która rzeczywiście broni interesu rolników. Przez te wszystkie lata paraliśmy się problemami przede wszystkim finansowymi, bo nigdy w życiu nie korzystaliśmy z funduszy budżetowych na utrzymanie biura czy jakieś stanowiska. Ani ja, ani nikt z moich zastępców nigdy nie był członkiem jakiejkolwiek rady nadzorczej. Chociaż miałem wiele propozycji, jeszcze nie było ministra w tym kraju, który by mnie kupił jakimś miejscem, stanowiskiem i tak dalej. Oczywiście są rady, które są naszymi radami rolniczymi, rada w KRUS-ie, którą powinni zarządzać rolnicy. Szkoda, że tylko tam jest chyba 3 rolników, a reszta to są tacy pseudorolnicy, którzy zasilają szeregi związków zawodowych, które przez lata niestety, ale bronią zawsze interesów rządu, interesów poszczególnych ministrów, a nie interesów rolników. Pamiętacie Państwo tą wielką przygodę, a w zasadzie i tragedię związaną z ASF-em. Związaną z ASF-em, kiedy rozpoczęła się ta wielka batalia. Oczywiście wtedy też te początki nasze były bardzo trudne. Wyśmiewano się ze mnie, że kilkadziesiąt osób było na proteście, na blokadzie i tak dalej. Ale kiedy później okazało się, że więcej traktorów wyjechało na Warszawę niż niektórzy mają członków w swoich organizacjach, a no to wtedy zrozumieli, że jest w Polsce siła, która w każdej chwili jest w stanie pokazać tą wielką moc, wielką siłę i stanąć w obronie rolników. Te słynne konferencje prasowe tych tenorów z samoobrony, z izb rolniczych, wiecie o kogo chodzi, kiedy my żeśmy wyjeżdżali traktorami do Warszawy, a oni na konferencji prasowej, stając w obronie ministra jeszcze Sawickiego, pluli na nas, pluli na mnie, kiedy mówili, że pani premier to by się zbłaziła, jakby się z nami spotkała i tak dalej, i tak dalej. I to się okazuje, że ten proceder, to wszystko trwa przez te kolejne lata i przez te lata w zasadzie jesteśmy pozostawieni samym w sobie. Bardzo często nawet dochodziło do tego, że nawet i te organizacje występowały przeciwko nam. A proszę mi dzisiaj pokazać organizację, która jest w stanie wstać i powiedzieć: panie przewodniczący, a w tym to pan nie miał racji, a tu tam to pan kłamał, a tu to pan oszukiwał i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, kiedy były pierwsze ogniska choroby? Co mówiłem? Mówiłem, że trzeba dokonać ogrodzenia, nie wzdłuż granicy, tak jak dzisiaj mówią, że Izdebski dopiero krzyczał, a dziś jest przeciwny budowie płota, tylko tak jak zrobili Czesi, 40 km kwadratowych ogrodzenie, wybija się wewnątrz wszystko i myszy też, dezynfekcja i nie ma choroby. Tylko że wszyscy każeli mi się pukać w głowę, a dzisiaj, kiedy ASF w zasadzie zaatakował całą Polskę, to oni już mówią, że będą płot stawić. No dzisiaj to będzie największy w historii pomnik głupoty. Bo kiedy ASF przekroczył Wisłę, kiedy leżą martwe zwierzęta i kiedy chorobę roznosi ptactwo, to jaki płot trzeba postawić, żeby przed tym się zabezpieczyć? Nie ma takiej możliwości. Ale ja jestem przynajmniej dumny z tego, że miałem rację, że my postulowaliśmy i o tym mówiliśmy i że to wszystko się dzisiaj sprawdza. Pamiętacie Państwo, kiedy mówiłem o, i teraz do dzisiaj mówię, o użyciu statków bezzałogowych, o użyciu termowizorów, o użyciu dronów i tak dalej, i tak dalej. Przez całe 2 lata kopiemy się z nimi, odrzucają nasze projekty, a może żeby czasami Izdebski nie zarobił pieniędzy przy okazji. No przepraszam bardzo, no ja produkcji dronów nie mam, produkcji termowizorów też nie mam, ale proponować zawsze mogę i proponuję. Jak się dzisiaj okazuje, to oni mówią, kiedy kraj jest zaatakowany, to do NCBR-u złożyli wniosek o sfinansowanie dronów, termowizorów i tak dalej. No to przepraszam bardzo, dopiero było to taki głupi pomysł, niemożliwy, idiotyczny, a dzisiaj ubiegacie się o pieniądze, żeby ten pomysł zrealizować i później powiecie, że to wy jesteście bohaterami? Nie. Za chwilę będzie również za późno i na to, bo mieliśmy czas w zimę, można było to zrobić w zimę. Dzisiaj jest lato,
i pan minister mi mówi, słuchaj, no zmieniliśmy władzę i ta władza mówi, że teraz odstrzeli dziki. Ja mówię, gdyby mi ta władza takiej odpowiedzi udzieliła, to mi ją wyrzucił na zbity pysk. Bo kto mi dzisiaj, rozsądny człowiek w Polsce, uwierzy w to, że latem, kiedy rosną liście na drzewach, kiedy spełnia ściółki, rosną zboża, jest kukurydza, ktoś jest w stanie przeprowadzić skuteczny odstrzał dzików. Nie ma takiej możliwości. Są tutaj wśród nas myśliwi z krwi i kości i wiecie o tym doskonale panowie, że żeby przeprowadzić taką akcję, to jedyną porą roku jest zima. I my żeśmy takie próby nawet robili, bo oni mówią, no to pokażcie, czy to jest skuteczne, czy to nie jest skuteczne, więc zaprosiłem grupę młodych ludzi, przywieźli drona, przywieźli termowizję i akurat traf chciał, że koło Zbuczyna, tam gdzie ja mieszkam niedaleko, było polowanie zbiorowe. No i zadzwoniłem do jednego z myśliwych i mówię, że chcemy zrobić próbę, skoro macie polowanie, to namierzymy, gdzie są, jakie watachy dzików, będzie wam łatwiej. No ten myśliwy zadowolony, tutaj od nas akurat ze Zbuczyna, mówi super, mówi już dzwonię do swoich przełożonych. Wystarczył jeden telefon do Warszawy, mamy zabronione wejście na obwód. No przepraszam bardzo, no to co tu się w końcu dzieje? A to wy chcecie w końcu zlikwidować tę chorobę czy nie? A słuchaj, bo nasz zarząd się zebrał i mówią, że jak Izdebski nam wystrzelają dziki, mówi to co my będziemy robić. Ale jak chłopu świnie wybijają, to wy nie pytacie się co wy będziecie robić. Tylko jak dziki wybiją, tak? I żeśmy tego samego dnia, właściwie tej samej nocy, u kolegi Jurka Golbiaka, też jest u nas zrzeszony, nie ma go dzisiaj, bo jest na polowaniu, przeprowadziliśmy akcję na 5 hektarach. I na tych 5 hektarach termowizja pokazała na tym łanie 8 sztuk dzików poruszających się, zanumerowane, wszystko ładnie, pięknie, na 5 hektarach. A oni na 55 tysięcy hektarach, bo tyle mniej więcej obwód wynosi, nie wiem akurat ile u nas, ale pewnie podobnie, ustrzelili tylko 6. No to szanowni państwo, i później mówię, że u nas dzików nie ma, a dzisiaj jedziemy tutaj na Walne, a rolnicy mówią, temu 2 hektary dziki zniszczyły, temu 4, tamtemu 5. No to jeżeli dzików nie ma, jeżeli żeście te dziki ustrzelili, to ja zawsze pytałem, to kto w polu ryje? Minister w polu ryje, Jurgiel w polu ryje, kto ryje? Więc okazuje się, że po raz kolejny mieliśmy rację. I na przedostatnim kongresie, kiedy rozpoczynaliśmy walkę z Polskim Związkiem Łowieckim, kiedy mówiłem o tej mafii esbecko-ubeckiej, kto zarządza gospodarką łowiecką, kiedy mówiłem o Lechu Blochu, towarzysz Kazimierz donosił akurat na myśliwych i on jest później szefem myśliwych, kiedy Andrzej Gdula, przewodniczący Rady, który w czasach komunistycznych czyścił dokumenty po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, a później tworzył Departament IV, a Departament IV wiecie czym się zajmował. No i dzisiaj mówię, kiedy rządzi partia katolicka, wy pozwalacie na to, żeby taki układ rządził tak bogatą częścią gospodarki naszej narodowej? No nie. No to pojechałem do Kaczyńskiego, byliśmy z nim na spotkaniu 4 razy, no i teraz okazało się, że wymienili. No tych dziadków niby zdjęli, ale w każdym prawie przypadku została prawa ręka tego, który odszedł. No czyli co się zmienia? No nic się nie zmienia. Ale ja jestem przynajmniej dumny z tego, że esbecja odeszła i że beton, który był w zasadzie nie do ruszenia, dzisiaj jest ruszony. Oczywiście to jest jeszcze dużo ciężkiej pracy, dużo zachodu i dzisiaj chcemy powołać taki zespół, który już funkcjonował tutaj, bardzo aktywnie uczestniczył w tym pan Stasio Pawlak, za co jestem bardzo wdzięczny, który zawsze wspierał i tam dobrze przykładał im na Facebooku i na swojej stronie, ale przynajmniej jakiś tam część betonu udało się ruszyć. I szanowni państwo, to sztandarowe hasło jeszcze przypomnę, które walczę już też 2 lata, bo w czasach PSL-u to wiadomo, że to było niemożliwe, bo oni to robili. Sprawa oddłużenia polskiego rolnictwa.
sprawę oddłużenia polskiego rolnictwa, egzekucje komornicze i tak dalej, gdzie rolnicy odbierają sobie życie. Na początku kadencji składamy swój własny projekt do ministra rolnictwa. Oczywiście minister rolnictwa nas odsyła do ministra sprawiedliwości. Złożyliśmy projekt, proszę Państwa, który zmieniał całkowicie obrót rzeczy i przenosił nas z lat 50. na obecne czasy. Bo w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości był zapis, że komornik rolnikowi nie może zająć tylko konia, krowy i maciory. No, w latach 50. może dało się z tego wyżyć. Wpisaliśmy podstawowy sprzęt, ciągnik, zapasy paliwa, prawda, magazyny niezbędne do utrzymania pasz i tak dalej, stado podstawowe. No i okazało się areał podstawowy. I okazało się, że w Ministerstwie Rolnictwa wbito rolnikowi nóż w plecy. Wpisano artykuł 5, który mówi, że te wszystkie artykuły są bezprzedmiotowe w sytuacji, kiedy komornik wszczyna postępowanie w stosunku do całego gospodarstwa. I dzwonią rolnicy, mam taki jeden przykład, 197 tysięcy długu, z czego połowa to odsetki lichwiarskie. Wartość rolnika gospodarstwa 1,5 miliona złotych, był wtedy na tym naszym pikiecie rolnik z żoną, pamiętacie, czyli nie kłamie, to jest prawda. Chcieli zlicytować mu gospodarstwo za 197 tysięcy długu, bo komornik wycenił je na 800, cena wywołania 500, naliczyli sobie zaraz kosztów różnych pierdół i tak dalej, no i to gospodarstwo miało automatycznie pójść za nędzne grosze. Co ten rolnik na drugi dzień by zrobił? No wiadomo, co by zrobił. Albo by się powiesił, albo by się poszedł zapił pod budką z piwem. I dzisiaj mija już drugi rok i nikt nie ma zamiaru z tym walczyć. Ustawa oddłużeniowa. Piękną ustawę przygotowaliśmy, że jeżeli rolnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, wykupuje te zobowiązania Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jego gospodarstwo staje się własnością Skarbu Państwa, z tym, że on cały czas pracuje na tym gospodarstwie i ma na przykład 20-25 lat na jego wykupienie, na spłatę swoich zobowiązań, tak? No i okazuje się, oczywiście przyjęto projekt, piękny projekt, no ale towarzysz Jurgiel wpisuje zapis, że ta ustawa nie dotyczy rolników, którzy mają już komornika lub syndyka. No to komu wy chcecie pomagać? I teraz zobaczcie, jaka głupota. 480 milionów złotych obliczono długów zapadłych rolników. I to długi wynikające z tego, pamiętacie, jak Sawicki wykrzykiwał: przychodźcie, bierzcie pieniądze, kupujcie traktory, wszystko i tak dalej. Nieważne, czy masz 5 hektarów, 10 czy 20. No, robiono biznesplany na podstawie na przykład 5,50 za kilogram żywca wieprzowego. Agencja przygotowywała, zatwierdzało 4 strony, bank wydawał pieniądze. Ale jak świnia spadła na 3 zł, wszyscy się odwracali. Nikogo to nie interesowało, rolnik musi odpowiadać. No więc dzisiaj 480 milionów, a 300 ponad milionów budowę płota, no to trzeba być skończonym kretynem, żeby stawić pomnik głupoty, a nie pomóc tym rolnikom. No i mamy też słynną walkę dzisiaj, jeżeli chodzi o ubój rytualny czy zwierzęta futerkowe. Jest tutaj kolega prezes z nami, jedyna organizacja, która z nami współpracuje, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, cieszymy się. Jak można dzisiaj wyrzucać w powietrze gałąź gospodarki, która przynosi takie dochody? Jak można dzisiaj rolnikom spojrzeć w oczy, gdzie się mówi: panowie, likwidujcie produkcję trzody chlewnej i stawiajcie bydło. A za chwilę mówimy stop ubojowi rytualnemu. No to znaczy, wy im wbijacie od razu nóż w plecy. No jak można dzisiaj było producentom zwierząt futerkowych nakazać zmianę tam klatek, powiększanie i tak dalej, wydawanie milionów pieniędzy, a za chwilę ogłaszają zakaz produkcji? No to przepraszam bardzo, no to jest już katastrofa, można powiedzieć. Więc można by było dzisiaj tutaj długo mówić, ale ja, szanowni Państwo, chciałem pokazać to, co było już głośno o tym, Księga Rolniczych Krzywd. Naprawdę, kto nie dostał na czas dopłat, kto ma jakieś problemy, takie czy inne, przysyłajcie tylko swoje dane. Przysyłajcie do nas, będziemy publikować, będziemy walić jak w bęben o takie przypadki, jak mamy tutaj pana Grzegorza, jak mamy jeszcze wielu innych rolników, którzy dzwonią, kupili tam sobie ciągnik z projektu i tak dalej. Agencja nie jest w stanie przez pół roku wysłać jednego świstka papieru decyzji.
Dopiero jak się dzwoni, raban robi, to okazuje się, że to, co nie było możliwe przez pół roku, koledzy Grześkowi zrobili w jeden dzień, pani. Jeszcze na wieczór dzwoniła, żeby się w soboty, w niedzielę nie niepokoił, a nie mówiła czasem, żeby czasem nie pił? Nie. Właśnie, to jest właśnie tragedia, która spotyka nas na co dzień. I takie przypadki trzeba mnożyć. Takie przypadki trzeba zgłaszać, zapisywać, bo to jest dla nas rzecz naprawdę najważniejsza. Bo niektórzy mówią, a no miałem tam się zgłosić do OPZZ-u, no ale jak tam szum powstanie, to mi traktoru nie dadzą. No właśnie, jak się nie zgłosisz, to ci nie dadzą. No bo dzisiaj albo się uderzy pięścią w stół, albo walczymy o swoje interesy, albo nie. Dlatego ja myślę, że dalej trzeba walczyć, oczywiście będzie zależało od państwa, czy mnie przypadnie w udziale, dalej kierować naszym związkiem, czy zdecydujecie państwo inaczej, to już zależy od zjazdu. Ja chciałbym tylko podziękować dzisiaj wszystkim tym, którzy najbliżej ze mną współpracowali, którzy zasilali prezydium związku. Nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, bo się państwo obrazicie, może podam tylko kilka i takie najgłówniejsze nazwisko, które zawsze mnie broni, nie wiem, czy z sympatii, czy dlatego, żebym się odczepił, pan mecenas Henryk Dzido. Witamy, panie mecenasie. Ostatnia sprawa wytoczona przez Polski Związek Łowiecki. Jest teraz apelacja. Okazuje się, że zarzuty wobec mnie były takie, że ich oskarżałem o powiązanie z układem komunistycznym, o nadużycia finansowe, malwersacje i tak dalej. I w efekcie sąd mnie za to nie skazał, tylko za to skazał za ASF. No przepraszam bardzo, no przecież jeżeli chodzi o ASF, to sam minister Julgier jeszcze wczoraj czy przedwczoraj mówi, że trzeba PZL zlikwidować, zniszczyć, wyrzucić w powietrze, bo przez niego na ASF-u nie może zwalczyć. No to za co tak naprawdę ten sąd mnie skazał, to ja nie wiem. No ja jestem dumny, bo jeżeli dzisiaj się nie wspomina o sprawach finansowych, malwersacjach i tak dalej, jeżeli dzisiaj wiadomo, bo IPN jest na miejscu, jaki był do tej pory układ i tak dalej, no to o czym my tutaj mówimy? Ale bardzo dziękuję, panie mecenasie. Widzę szczery uśmiech. Dlaczego pan daleko tylko tak siada? Przecież my z pana znamy jeszcze z dawnych lat, kiedy pan bronił mojego poprzednika skutecznie. Cieszę się, że jest pan dzisiaj z nami, że jest pan po właściwej stronie, wśród rolników, tych, którzy walczą rzeczywiście o sprawy rolnictwa, a nie o sprawy rządu. Dlatego jesteśmy panu tutaj bardzo wdzięczni. Ale dziękuję naszym ekspertom, moim zastępcom, Krzysiowi Tołowińskiemu, Zbyszkowi Tkaczykowi, Tomkowi Mocarskiemu, Wiesiek Rypina, tutaj kolega Zbyszek Stąsiek, który zawsze prowadzi nasze spotkania, nasze kongresy, bardzo pięknie, płynnie, zawsze życzliwy, kiedy trzeba pomóc, wesprzeć w jakikolwiek sposób, to wspiera. Tutaj pan Adam Olszewski, Marek Sulima, no można było wymienić was wszystkich, no bo rzeczywiście zawsze jesteście tam, gdzie powinniście być. Jedno tylko państwu powiem. Jeżeli chcemy być zwycięzcą, to musimy przyjąć jedną zasadę. Zwycięzcą jesteś, dopóki walczysz. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dotychczasowy przewodniczący, ponieważ w trakcie wystąpienia kolegi przewodniczącego doszło parę osób. Bardzo proszę o wpisanie się na listy tych osób, które doszły. Tutaj są listy, proszę się wpisać. Czy Komisja Skrutacyjna Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się? Bardzo proszę o przedstawienie w takim razie naszej sytuacji. Komisja Skrutacyjna oraz Uchwał i Wniosków w składzie przewodniczący Jacek Kuźniarski, członkowie Sławomir Piotrowski, Janusz Ciok, Sławek, stwierdzają, że na dzisiejszych obradach jest wymagana liczba delegatów. Wobec powyższego można będzie wybrać przewodniczącego organizacji. Do komisji wpłynęła kandydatura pana Sławomira Lizdeckiego jako kandydata na przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych. Czy są jakieś inne kandydatury z sali?
czy są jeszcze jakieś kandydatury, ponieważ ustaliliśmy, że wybory będą w formie jawnej. Tak, więc proszę bardzo, czy są jakieś kandydatury? A niech się pojawi. Proszę schować ten nóż. Szabla. Ach, to szabla. Wobec czego, skoro nie widzi komisja żadnych innych kandydatów, proponujemy poprzez podniesienie... Jeszcze chwila, tak. Panie przewodniczący, jeszcze chwila. Szanowni Państwo, żeby stało się zadość, po wystąpieniu kolegi przewodniczącego chciałem poinformować, że dyskusja przewidziana jest w dalszej kolejności. Natomiast bardzo bym prosił o udzielenie absolutorium po wystąpieniu kolegi. Kto z koleżanek, bardzo nielicznych, przykro mi, i kolegów jest za tym, żeby ustępującemu przewodniczącemu udzielić absolutorium? Proszę o podniesienie mandatu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Gratuluję, kolego przewodniczący. Jedno, tam ksiądz, któryś, tam na rogu. Tam na rogu. Teraz, kiedy kolega przewodniczący dostał już absolutorium, to mam pełne prawo wyrazić się, że kolega Sławek to jest taki omnibus chodzący. Nie jest urzędnikiem, ponieważ często rano, może na pewno chciałoby, żeby to częściej, ponieważ pracuje na co dzień w Polskim Radiu, spotykał Sławka między 5 a 6 rano, kiedy przyjeżdża na nagrania do radia, no bo wtedy są audycje radiowe. Wraca też często po 8, po 18, ponieważ komisje sejmowe albo gdzieś walczy. Walcząc, człowiek ten naraża się na guzy. Jeżeli powiem Państwu, że Sławek, który tutaj takim aplauzem się cieszy, w ogóle wśród rządzących szczególnie, ale i jeszcze innych jakichś formalnych albo nieformalnych grup, nie ma samych przyjaciół, myślę, że Państwa nie zaszkodzi. Dlatego Sławku, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich, ale i swoim własnym gratuluję Ci. Cieszę się, że znalazł się taki człowiek, który ten pręgierz bierze na siebie. Chociaż jest bardzo skuteczny. Wracaliśmy jakieś 10 dni temu. Pytam się, z kim teraz walczysz? Daj mi spokój. Teraz walczę z tym, że z ziemi jest pieprz. Ja nie mogę kukurydzy, coś zrobić z kukurydzą, bo w oczy się pruszy pył. Minęło parę dni, jest deszcz. Jeżeli, kolego przewodniczący, ze wszystkim jesteś tak skuteczny, to dobrze wróży. W takim razie bardzo proszę o formalności, panie przewodniczący. Kto z wobec powyższego przystępujemy do głosowania? Kto z pań i panów jest za tym, aby pan Sławomir Kizdemski został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych? Proszę o podniesienie ręki. Proszę panów o policzenie. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych został wybrany pan Sławomir Kizdemski ilością 45 głosów. Protokół podpisuje komisja. Proszę bardzo, panowie. Wobec tego, dziękując bardzo staremu, że tak powiem, przewodniczącemu, jak słyszeliśmy, była osiągnięta dość dużo, spora praca,
Więc nowy panie przewodniczący, musisz pan się bardzo starać, żeby być lepszym od tego poprzedniego. Gratulując, bardzo proszę zatem do prezydium i już jako nowy przewodniczący bardzo proszę wypowiedzieć się na temat składu Rady Krajowej oraz zarządu. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy nowy, czy stary, bo akurat jutro kończę 47 lat, 21 maja. To nie wiem, czy stary, nie? Stary. Dobrze, że mówisz, bo pomoce dydaktyczne stoją. Mówić o tym, co będziemy robić, chyba nie muszę powiedzieć państwu, że walka cały czas trwa, że ja przez tyle lat się nigdy nie wycofałem, się nie wycofa. Myślę, że przyjdzie czas na poważne zmiany. Pamiętajcie tylko jedno. Każda partia dochodziła do władzy dzięki głosom rolników i każda partia dzięki głosom rolników odchudziła. Nasza kolega odpowiada, że każda oszukała. No tak. Bo tam się pyta. Morał z tego jest taki, że kto by w kraju nie rządził, to i tak będziemy musieli walczyć o swoje interesy, bo nikt nam niczego za darmo nie da. Panowie, zapraszamy do środka, nie stójcie w drzwiach. Chodźcie, siadajcie. Więc tak, żebyśmy nie przedłużali, to prosiłbym pana przewodniczącego, żebyśmy przegłosowali zgodnie ze statutem. Dlatego, że każde województwo zgłasza po dwie osoby do składu Rady Krajowej. Województwo Mazowieckie, jako że jest największe i że jest okręg około warszawski i mamy tutaj 100 pracowników nawet i z Warszawy, jeżeli państwo wyraziliście taką zgodę, to bym proponował, żeby było to 10 osób. Dlaczego? Dlatego, że te osoby mieszkają bliżej. Trudno jest wymagać na przykład z Małopolski, żeby panowie czy pani jechali nie tyle kilometrów na jakieś drobniejsze sprawy, spotkania, jak mamy tutaj bliżej tych działaczy, z którymi można pewne rzeczy przeforsować. Skład prezydium dobieram ja. Skład prezydium dobieram ja pośród delegatów, więc na dzień dzisiejszy mogę tylko państwu podać skład, który dzisiaj mogę powołać. Oczywiście nie wszyscy dzisiaj są to po pierwsze, niektórzy jeszcze złożą kandydatów do Rady Krajowej i wtedy skład prezydium z tego grona dokoptujemy. Ale na dzień dzisiejszy chciałbym powołać pana Zbyszka Tkaczyka, dotychczasowego zastępcę. Zbyszek, zgadzasz się? Wiecie Krypina. Wyrażę zgodę. A czy może przedstawiciel Związku Futerkowców, Futerkowego wyrażę zgodę? Oczywiście. To bardzo proszę. Pan Daniel Chmielewski. I szanowni państwo, patrzę po sali. Kto jeszcze? Kolega Gajewski Zbyszek, wyrażę zgodę. Jeżeli mogę zaproponować Krzysiu Dołwiński. Krzysiek jest Federacji Gospodarczej. Ale dobrze, a kolega jest od Futerkowych, no to przecież nie możesz się wycofać. No bardzo dobrze nam się współpracuje, myślę, że będzie tak. Chciałbym, żeby w zarządzie też znalazł się Adam Olszewski. Piszcie te nazwiska. Tak. Sulima. Zgadzacie się? Oczywiście. Andrzej Nastala. Zgadza się. Czy Andrzej Dmochewicz? Zgadza się? Andrzej Dmochewicz, proszę zapisać. Krzysztof Zębski. Zgadza się? Czy szanowni państwo, jeżeli ktoś, może zróbmy tak, bo i Rada Krajowa, ci, którzy są, automatycznie mogą być w Radzie Krajowej jako przedstawiciele z delegatów. Jeżeli ktoś nie chce być w Radzie Krajowej, może tak zrobimy, to niech podniesie rękę. Reszta przyjmiemy plus do punktowania. Jeżeli ktoś nie chce, bo nie ma czasu, przy czym mówię, no Rada Krajowa zbiera się raz na 3 miesiące,
jak jest taka potrzeba. No to gdzieś tam byśmy sobie umówili, że zbierzemy się powiedzmy raz gdzieś tam w Siedlcach, raz gdzieś tam w innym regionie, może takie wyjazdowe posiedzenia byśmy sobie zorganizowali. Jeżeli ktoś nie będzie mógł i widzi, że no, no wiadomo, nic na siłę, to może niech podniesie rękę, że nie chce i będzie najłatwiej. No to nie widzę. Dobrze. Proszę na podstawie listy, która została sporządzona, przygotować składu rady krajowej. Jeżeli mogę również jeszcze zaproponować, musimy powołać jeszcze komisję rewizyjną, która będzie stała na straży statutu. Mają już, tak. Są zgłoszone. Tak. A już są zgłoszone, tak? Tak, tak. Poproszę o zgłaszanie kandydatów może do komisji rewizyjnej. Proszę? Tak, tak, to już, to, tak. Słucham? Nie, no to podam w zarządzie to, co jest Adam, Marek Sulima. Tak? Dobra. To komisja rewizyjna, to może prokurował Tomek Mocarski z tej racji, że jest u nas na miejscu w biurze, pracuje, bo mówię, komisja rewizyjna. Tak? Jeśli mogę zaproponować, bo nie, bo ja bym chciał tak, jeszcze skład zarządu uzupełnić. Dlatego, że tak, Rada Krajowa to jest Rada Krajowa, ale zarząd na pewno będzie zbierał się częściej. Chciałbym zaproponować Zbyszka Strosieka, jeżeli się zgadzasz. Zgadzam się. Do zarządu to bardzo mi było miło. Później się konstytuujemy, powiedzmy, spotkamy się kiedyś tam w międzyczasie, to wybierzemy sekretarza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast komisja rewizyjna będzie brała udział w posiedzeniach zarządu jako z automatu, no bo komisja rewizyjna, wiadomo, stoi na straży przestrzegania statutu, prawda, spraw finansowych i tak dalej, i tak dalej. To bardzo prosił Tomek Mocarski, kto jeszcze? Leszek Knap, Jerzy Durek. Tylko teraz tak, czy pan Mocarski wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję. Pan Leszek Knap. Tak, wyraża zgodę. Tylko ja jeszcze muszę, tak, pana Leszka nie ma dzisiaj. I żeby mógł kandydować, musi być zgoda delegatów. To jest też człowiek, który współpracuje z nami od wielu, wielu lat. Pomagał nam w najtrudniejszych sytuacjach. I tak, ja bym chciał, żeby był. Jeśli państwo zdecydujecie inaczej, no to będzie inaczej. Czy państwo wyrażacie zgodę, żeby on mógł kandydować pomimo jego nieobecności? Proszę o podniesienie ręki, przepraszam. Dariusz Radzikowski. Ale nie, jeszcze zgłaszajcie, jeżeli są kandydatury, to proszę zgłaszać. I pan Jerzy Nurek, bo tak, że też wydawać. Wyraża pan zgodę? Tak. Dobrze. Czwarta osoba, proszę mi podać. Dariusz Radzikowski. Dariusz Radzikowski, tak? No to Darek, jeżeli zyskujesz czasem, to może do zarządu też. Ale gdzie my zaproponowaliście? Nie, to może do rewizyjnej. Może do rewizyjnej. Wyraża zgodę na rewizowanie? Tak. Do rewizyjnej, tak. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Do czego? Do komisji rewizyjnej. Nie, jeszcze nie ma. Zamykamy listę. Wobec powyższego zgłoszono następujące osoby. Pan Tomasz Mocarski, pan Leszek Kuda, pan Jerzy Murek i Dariusz Radzikowski. Ponieważ statut przewiduje, że imiennie głosujemy, ale możemy zmienić. Czy głosujemy na listę? Bardzo proszę, kto z koleżanek i kolegów jest za tym, żeby podana lista podległa akceptacji? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę na sali, a zatem gratuluję kolegom. Bardzo proszę, że dla sprawności, żebyście się panowie zebrali i wybrali przewodniczącego, żeby przewodniczący wiedział, z kim ma się, że tak powiem, kontaktować bezpośrednio. Bardzo proszę teraz. Wobec powyższego nie zostaje nic innego, jak powiadomić państwa, że komisja skrutacyjna twierdza, że na członków komisji rewizyjnej wybrano następujące osoby. Pan Tomasz Mocarski, Leszek Knap, Jerzy Durek i Dariusz Radzikowski. Gratuluję serdecznie, dziękuję komisji, aczkolwiek komisja jeszcze będzie odczytywała uchwały i wnioski, które wypłyną właśnie z dyskusji.
W tej chwili przechodzimy do punktu dyskusja. Bardzo proszę, kto zabierze głos, o zabranie głosu. Proszę bardzo. Kolega, bardzo proszę. Ale też panie przewodniczący. To nie jest nagłośnienie, przepraszam bardzo, tak, ale jest. Się. Jasne. Ale mam także prośbę do dzisiejszego zjazdu do pana przewodniczącego, już wcześniej żeśmy rozmawiali. Kochani, oprócz wielu problemów, z którymi mamy dzisiaj do czynienia na polskiej wsi, w polskim rolnictwie, chyba takim palącym, najważniejszym jest coś, co od momentu wstąpienia, a nawet przed do Unii, czyli 2004 roku, żeśmy nie mieli do czynienia z tym. Pierwszy raz. Polski rząd nie ma żadnego stanowiska, a szczególnie w kwestii rolniczej. To dosłownie mamy tego typu zdarzenie pierwsze. O ile nawet przed wejściem do Unii Europejskiej była tak zwana Kopenhaga, wszyscy to żeśmy obserwowali, piękna, wspaniała przegrana, którą rząd próbował poprzednio inaczej przedstawić, ale przynajmniej się coś mówiło, jakieś tam stanowisko było. Pierwszy raz tego typu mamy dzisiaj ze zdarzeniem. Więc o co chodzi? Przypominamy, że obecny rząd to 45% poparcia polskiej wsi, później było 10% poparcie prawie 10% PSL-u i ruchu Kukiz. Czyli tak naprawdę ten rząd, który dzisiaj zarządza w naszym państwie, sformułował się dzięki polskiej wsi, dzięki nam rolnikom. I dzisiaj tak się odwdzięcza. Po pierwsze, od momentu powołania tego rządu przyjmował ten rząd kolejno rok po roku najgorsze budżety na rolnictwo, jakie możemy sobie wyobrazić. Natomiast pozwólcie, że od głównego tematu, czyli Unii, odstąpię i Prawo i Sprawiedliwość, którego i wiceministrem, i posłem byłem, i członkiem także Krajowej Rady Prawa i Sprawiedliwości, chwaliło się, iż odchodząc w 2007 roku od władzy, miało najlepszy budżet na rolnictwo. To prawda, w statystyce 15 miliardów 700 to był budżet na rolnictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ale przypomnijmy sobie, jaka była prawda. Budżet na rolnictwo uchwalono w koalicji wówczas PiS, Samoobrona, LPR w 2006 roku pod koniec na 2007. Zasługa tamtego budżetu, zasługą była świętej pamięci Andrzeja Lepera. I to, że była wówczas Samoobrona przy władzy. I dzisiaj PiS sobie przywłaszcza tak w tej retoryce, że nawet ja jako polityk przez pewien czas, słuchajcie, na tą drobną, subtelną rzecz i trochę czasu upłynęło, zapominałem. Sukces tamtego budżetu, takiego prawdziwego podejścia do rolnictwa, bo polityka to pieniądze i wojna to pieniądze. I to trzeba ciągle zrozumieć, a nie udawać jakieś sentymenty, głupawe hasła i nas karmić tym, spowodowała, że przywłaszczenie, natomiast prawda jest taka, że w momencie, gdy samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość zarządza, to ta maska antyrolnicza, antychłopska, pisowska dokładnie jest dzisiaj, kochani, widoczna. I nie dość to, że pognębili nas w układzie polityki krajowej, komisarz do spraw Unii Europejskiej wyraźnie mówi, państwa unijne, polityka rolna państw unijnych będzie się rozwijała dzięki budżetom krajowym, czyli polityce krajowej. A co robi Polska? Idzie w odwrotnym kierunku. Mniejsze nakłady mamy z polityki krajowej na rolnictwo niż nawet Rumunia, no, której rolnictwo skądinąd z różnych przyczyn wiadomo, w jakim jest stanie. Teraz mamy do czynienia właśnie z tym bardzo dramatycznym momentem, czyli negocjacjami unijnymi. Co robi Francja? Co robi minister rolnictwa Francji? Wyraźnie mówi, nie ma żadnych zmian na oślep. Nie będzie takich zmian. My nie pozwolimy o jedno euro, żeby mniej poszło rolnikowi francuskiemu, bo on, dla niego dopłaty unijne, środki unijne są dosyć ważnym elementem jego budżetu. My wiemy, że to jest dla niego mało znaczące. Dla nas to jest, dla Polaków ważnym, dla polskich rolników, ale dokładnie jest takie stanowisko ministra Francji i mówi, że my nie pozwolimy na uszczuplenie dochodów francuskich rolników, bo to dla nas jest racja stanu. I to samo mówi prezydent Macron, prezydent Francji. A co mówią Polacy? Polski prezydent, polski premier, polski minister. Oni w ogóle nie widzą tego. Pozamykali się,
i udają, że czegoś takiego nie ma. O jakieś tam mają problemy z praworządnością. A co nas to obchodzi? Skoro sami się władowali w taki temat, to panowie politycy i dyplomaci wychodźcie sobie z tego. Dlaczego pytam kosztem polskiej wsi i polskich rolników? Proszę Państwa, nie ma normalnego państwa polskiego bez prawdziwej gospodarki rolnej, która jest traktowana jako racja stanu narodowej. Nie istnieje państwo polskie. Ja osobiście jako Krzysztof Towiński nie zaakceptuję państwa polskiego bez polskiego rolnictwa. To jest niemożliwe. I kochani, i nie chodzi o to, że my tam tymi chłopami od robienia i tak dalej, czy uprawiania roli, nie o to chodzi. Polskie rolnictwo to polska kultura, to nasza suwerenność, to nasza tożsamość. Nie można pozbawić tego narodu i jego tożsamości. Dlatego warto i powinniśmy bronić. Kogo dzisiaj najmniej jest na wsi? Rolników. I to młodych. Dzieci, synowie nasi uciekają. Pytam rolnika, Wysokie Mazowieckie, sama szlachta, Podlasie. Od wieku siedzą na tej ziemi. 5-6 wieków. Pytam, a no jak twój syn? Taki, wiecie, rolnik 60-paroletni, jeszcze 30 parę krów stoi, no pracuje na gospodarstwie. No mi, ja się cieszę. Tak, pod Hamburgiem, mówi. No, kochani, tak, ojciec tu dorabia, młody tam zarabia pod Hamburgiem, no oczywiście w gospodarstwie pracuje, bo na tym się znamy. To takie państwo, żeby nas powyganiało? To jest normalne i teraz proszę Państwa i proszę Pana Przewodniczącego, ja tam mam już przygotowane dokładnie jak to stanowisko, bo to jest stanowisko, które powiem, może pozwólcie mi tak politycznie 2-3 zdania. I Wasza ocena i mojej osoby i tego co powiem. Byłem członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2003 do 2005. Od 1995 roku jako młody rolnik, młody chłopak, mam obecnie 50 lat, zbudowałem 150-hektarowe gospodarstwo rodzinne, trzoda, chlewna, bydło, wszystko. Tam nie to, że tam jakaś głupawa uprawa, prawdziwe gospodarstwo. Tam, gdzie musi być produkcja zwierzęca, bo z tego się żyje. I kochani, wydawało mi się, że służę polskiej wsi. No nikt nas tak nie oszukał, nie zdradził. Dzisiaj są zielone świątki. Gdzie jest tak zwane święto ruchu ludowego. Witos by ich wiadomo co zrobił. 5 minut dziadów, gnojów by nie trzymał na tej ziemi. PSL-owskich, którzy totalnie zdradzili polską wieś i nasze interesy rolnicze. No dobra, jeśli trzeba walczyć, nie Polskie Stronnictwo Ludowe, zarówno z Januszem Wojciechowskim, jak i z Dzisiem Podkańskim, chłopaki, myślę, no to Prawo i Sprawiedliwość. Moim kolegą był świętej pamięci marszałek Krzysiek Putra i on, ty Krzysiek się na tym rolnictwie znasz, no to słuchaj, tu u nas buduj. No i żeśmy budowali szubienicę na siebie pisowską i zbudowaliśmy, wierząc, i prezes Kaczyński w oczy przy mnie siedzi, mówi w rozmowach bezpośrednich, będziemy popierać wieś, tak, tutaj budujcie się przy nas, my nie zdradzimy polskiej wsi. I pierwsze, co dzisiaj uczynili zaraz po wyborach, to już jak gdyby wcześniej mówiłem. Kochani, tak naprawdę nasza słabość, po pierwsze trochę, ja od siebie zacznę, jesteśmy naiwni. Po drugie, żeśmy sobie pozwolili w polskiej polityce narzucić to, że gdzieś się trzymamy czyichś klamek. Ja broń Boże nie mówię, że mamy własną jakąś tam partię się bawić, budować. Nie o to chodzi. Każdy niech sobie wyciągnie wnioski, ale ja muszę się tym i bardzo chcę się dzielić, bo przyszłość nasza jest jako faktycznie gospodarki rolnej na terenach obecnej Rzeczpospolitej poważnie zagrożona. Gospodarstw towarowych jest 300 tysięcy i nas tylko tyle. Reszta to statystyka i fikcja. Państwo polskie nie ma prawa, nie może sobie na to pozwolić, bo to jest też suwerenność żywnościowa i tożsamościowa, to co mówiłem wcześniej. Musimy dzisiaj być mądrzy. Nie możemy żyć żadnymi złudzeniami. I panie przewodniczący, że takie sformułowanie. Minister zły, a rząd dobry. Nie, rząd pisowski jest rządem bandyckim, cały. Cały, bo się cały podpisuje. W budżecie krajowym i teraz w budżecie tym unijnym. Nie wiem, kochani, czy nie ma kolejnej pomyłki, no ale w polityce trzeba po prostu walczyć. Jeśli ktokolwiek będzie nas słuchał z tych formacji politycznych, jakie są na scenie, niech słuchają, niech wykorzystują jak gdyby naszą wiedzę,
Myśmy to stanowisko dla ruchu Kukiz 15, ja napisałem taki prawdziwy, współtworzę program rolny, taki od serca, który jak gdyby konsumuje wszelkie doświadczenia. Na dzisiaj mam zapewnienia, że po prostu jak gdyby no, nie zdradzą i podpisują się, że to jest program tego ruchu. Jeśli chodzi o stanowisko, to to stanowisko negocjacyjne, które mówi wyraźnie, że równe warunki konkurencji, dopłaty nie mniejsze niż takie państwa, które porównywalne w Unii Europejskiej, między innymi jak Włochy, no rolnictwo w Włochy naprawdę jest słabsze z punktu widzenia potencjału niż rolnictwo polskie, ale de facto jest znacznie silniejsze, bo tam państwo przecież, kochani, zbiera. Nie mogą być niższe warunki. Ja nie mówię o równych tylko dopłatach. Ja mówię o warunkach konkurencji. Bo jak my możemy konkurować? Jak ja mogę ciągle z tą szabelką na czołgi? No miły Bóg. Z tamtej strony jest twarde, uzbrojone państwa, zorganizowane, a my ciągle mamy ten sam jakiś kompleks. Niezasłużony i niepotrzebny. I bardzo poważna też kwota przed polskim rządem. To są 32 miliardy euro na rolnictwo bez żadnego tam przesuwania z innych polityk, tak jak było w latach 2007-2013. Nie jak w tamtym ostatnim budżecie, gdzie oni kilka miliardów przehandlowali i przegrali. I kochani, ostatnie negocjacje unijne, tamta obecna jeszcze siedmiolatka. Francuzi negocjują, no wiadomo jakie mają rolnictwo i jak wypasieni są, no i oni Jałty nie przeżyli, tak? Nie przeżyli całego eksperymentu komunistycznego, no przecież Unia to sprawiedliwość, to wspólna rodzina, to wyrównywanie różnic i te złodziejskie ich mowy unijne, no ale no, przynajmniej ten stan rzeczy wykorzystujmy też, no nie bądźmy głupi, nie dajmy się tak otumaniać. I wyobraźcie sobie, że Francuzi 1,8 mają niższe dopłaty w tej obecnej siedmiolatce do poprzedniej, a my Polacy 12,8%. No jak można było do tego dopuścić? Dzisiaj każde obniżenie środków na polskie rolnictwo jest zdradą stanu, zdradą Polski. I rząd musimy za to rozliczać. I jeszcze, już nie chcę zagadywać, to wszystko przewodniczący dostanie. Natomiast kochani, jedno, jeszcze tutaj dodam rzecz. Jest tak zwana pomoc de minimis. To jest taki fajny mechanizm. I tak myśmy się jako rolnicy nie do końca tym interesowali, urzędnicy też się nie chwalili, bo to jest dozwolona pomoc krajowa, po co rolnikom więc dawać. Jakakolwiek się bieda stanie, to do tej puli dozwolonej nie trzeba notyfikować żadnych tam dokumentów. Polski rząd w każdej chwili może wypłacić rolnikom określone środki. Co się okazuje? Że w ramach tak zwanej koperty na 7 lat, tej pomocy krajowej de minimis, Polska miała 225 milionów euro, Francja prawie 800, Niemcy powyżej 600, Hiszpania porównywalna 450, dwa razy tyle, Włosi podobnie. No, no proszę Państwa, ja rozumiem, no kroją nas na tych dopłatach, no ale nie dajcie nam aż tak umierać i tak nas poniewierać. Bo to dokładnie tego typu koperta krajowa była poniewieraniem. My do polskiego rządu pomoc, a oni mówią, no, że nie ma, bo nie ma środków. No bo faktycznie, jak niewynegocjowane, zaprzepuszczone w pewnym momencie, to tych środków nie ma i być nie może. Jeszcze ważna tutaj jest jedna uwaga. To jest 15 tysięcy euro na 3 lata. Ja sobie poradzę. 15 tysięcy euro, kochani, na 3 lata, czyli indywidualne gospodarstwo może dostać z tej koperty. Teraz walczymy o te 25 tysięcy euro i tak ma być. I pamiętajcie o jednej rzeczy. W ramach siedmiolatki ja mam dwa limity, czyli 25 tysięcy euro, 3 lata, 25 tysięcy euro, 3 lata, plus jeszcze ta nawiązka jednoroczna na jak gdyby kolejny, bo się okresy będą za sobą zazębiać. I to są prawdziwe rolnictwa, pieniądze rolnicze, które notyfikowane i w każdej chwili polski rząd winien dawać, a naszym obowiązkiem szefa związku jest po prostu im to wydzierać. Skoro to państwo nie rozumie, a żaden rząd jeszcze do tej pory, żaden PSL-owski, PiS-owski, SLD-owski tego nie rozumiał, w związku z tym naszym obowiązkiem, kochani, jest, tak jak powiedział przewodniczący, walczyć. Dziękuję. Panie Krzysztofie, jeżeli można, taka sentencja z tego pana wystąpienia.
w zasadzie też pan zaczął i skończył, ale jest to jak najbardziej sedno tego, że tylko walcząc będą się z nami liczyć. Tylko, prawda? Natomiast i to, co pan powiedział, bardzo istotne, i ale często i złudne jest, że sentymenty to dla naiwnych. Sentymentami nie nakarmimy. Tu wszędzie chodzi o pieniądze i we Francji, i u nas. Także bardzo, bardzo panu serdecznie dziękuję. Rozumiem, że jest to dokumentowane pana wystąpienie. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Stanisława Pawluka na temat gospodarki łowieckiej. Proszę tam. Wejdźcie do środka. Poproście ludzi ze. Moje wystąpienie po tak dynamicznym i merytorycznym wystąpieniu poprzednika będzie pewnie tylko suchym podaniem pewnych faktów. Otóż miałem okazję współpracować z przewodniczącym nad tworzeniem ustawy Prawo łowieckie, które dzisiaj nazywa się ustawą Izdebskiego, a które to przepisy nie zostały zupełnie uwzględnione. Przewodniczący złożył tą ustawę na ręce marszałka Sejmu. Były obietnice, że prace nad tymi przepisami zostaną wdrożone i gdzieś trafiła do szuflady i zupełnie żaden z tych przepisów nie został uwzględniony. A moim zdaniem, mimo że z nie wszystkimi zapisami tej ustawy się zgadzałem, jako myśliwy, to ta ustawa była najlepszą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w historii polskiego łowiectwa. Wprowadzała dość nowatorskie rozwiązania, jak przejęcie gospodarki łowieckiej przez Narodową Radę Gospodarki Łowieckiej, czyli mówiąc krótko, właściciel, skarb państwa, który jest właścicielem zwierzyny dzikiej, miał zarządzać swoją własnością, co jest w sposób oczywisty naturalne. Wprowadzała elementy konkurencyjności w łowiectwie, porządkowała dotychczas korupcyjny sposób rozdziału i przydziału obwodów łowieckich. Mówiąc krótko, szereg rzeczy porządkowała, a zwłaszcza porządkowała sprawę odszkodowań za zniszczenia w uprawach rolnych, co dla rolników jest szczególnie istotne. Mianowicie odbierała możliwość szacowania szkód myśliwym, którzy w sposób naturalny i oczywisty zainteresowani są tym, aby wyszacować jak najniżej. Na tym tle dochodziło do różnego rodzaju konfliktów między myśliwymi a rolnikami, a przecież gospodarka łowiecka bazuje przede wszystkim na majątku rolników. Zwierzyna jest żywiona uprawami rolnymi. W związku z tym ta pewna jakaś taka symbioza zobowiązywała naszym zdaniem, jako tych pomysłodawców pewnych rozwiązań ustawowych, do tego, aby ta ustawa kładła pewnego rodzaju podwaliny pod współpracę myśliwych z rolnikami, zwłaszcza, że wśród myśliwych jest znaczny procent także rolników. Mówiąc najprościej, źle się stało, że w sposób jakiś dziwny i niezrozumiały dokonano tylko skoku na stanowiska w Polskim Związku Łowieckim, rozdawnictwo stanowisk, natomiast zupełnie nie pomyślano o tych kwestiach, które są dla i rolników, i myśliwych bardzo istotne. I uważam, że przewodniczący, mając ten w moim pojęciu bardzo doskonały pomysł na walkę z aktualną ustawą, dokonał wielkiego wyłomu, między innymi w tym, że ustawa w ogóle, wprawdzie na złą, ale została zmieniona, że ruszyły się stanowiska.
czyli nie ma tych dożywotnich już w tej chwili piastowań stanowisk przez 40 czy ileś lat, tak jak to do tej pory było. Już w tej chwili następują zmiany w strukturach tych regionalnych, czyli wśród łowczych okręgowych. Jedne dobre, inne zupełnie złe, ale niestety tak jest, jeśli się tworzy złe prawo. Jeżeli ktoś jednoosobowo decyduje o tym, jakie stanowiska, nie ma nawet konkursów, czyli rozdawnictwo stanowisk płatnych, nie z własnej kieszeni, bo myśliwi za te etaty płacą, robione jest według klucza partyjnego. Nie wiem, czy jest to najlepsze, ale uważam, że wielka jeszcze przed organizacją i przewodniczącym jest rola. Mianowicie bardzo patrzeć i wręcz uczestniczyć aktywnie w poprawianiu ustawy prawa łowieckiego w taki sposób, aby ona równoważyła prawa i myśliwych, i rolników, bo łowiectwo jest ściśle związane z rolnictwem i tego oddzielić się nie da. Tak? Gospodarka łowiecka, przepraszam, słusznie, mądrego warto posłuchać. Gospodarka łowiecka ściśle związana jest z rolnictwem i tego się nie da uniknąć. Dlatego uważam, że związek powinien bardziej radykalnie, zdecydowanie i stanowczo wkroczyć w tworzenie prawa łowieckiego, bo od tego zależą też zarówno stosunki między myśliwymi i rolnikami, jak też sprawiedliwe uzyskiwanie odszkodowań za poniesione straty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu Stanisławowi. Faktem jest, że to, o której pan Stanisław powiedział, że ustawa Izdebskiego, to co Sławek walczył, no tam przede wszystkim chodziło też i o personalne sprawy, ale ta ustawa w pojęciu naszego przewodniczącego miała uświadomić, że łowiectwo i zwierzyna w dużej mierze funkcjonuje dzięki rolnictwu, a nie odwrotnie, tak jak było dzięki tym przez te układy personalne. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o głos w celu uzupełnienia zarządu. Jeszcze chwilę, szanowni państwo, ponieważ tak przejrzałem sobie i wizualnie kwestię związaną z zarządem i z prezydium. Chciałem jeszcze zaproponować trzy osoby. Do zarządu Tadeusz Gawroński, widzę, że jest z województwa łódzkiego. Tadziu, zgadzasz się? No nie masz wyjścia. No to mówię tylko do zarządu, nie do prezydium. No to zarząd się rzadziej zbiera. Ale chodzi o to, żeby przedstawicielstwo... Zrobić, będziesz miał pomóc, będziesz miał pomóc, no, tak. Ale ja bym zaproponował... Jak nazwisko? Henryk. Henryk jak? Henryk Missa. Henryk Missa, dobrze. No i oczywiście Edyta Muszyńska. Boże kochany, jak ja mogę o tobie zapomnieć? Przepraszam najmocniej. No jesteś cały czas coraz młodsza, coraz piękniejsza. No człowiek się myli, no. Do zarządu. No i zaproponowałbym jeszcze na wiceprzewodniczącego do prezydium Stanisława Pawluka. Ponieważ tak, szanowni państwo, pan Stanisław naprawdę ma duży wkład w tym, co robimy. Przygotowuje na gospodarce łowieckiej, zna się jak mało kto. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj powołali dwa zespoły. Jeden zespół do spraw gospodarki łowieckiej, ale proszę o ciszę. Jeden zespół do spraw gospodarki łowieckiej, ASF-u, odszkodowania, czyli całą tą gospodarką będzie się zajmował. I chciałbym, Stasiu, żebyś ty się tym zajął i przewodniczył temu zespołowi. I drugi zespół do spraw polityki kredytowej, oddłużenie rolnictwa,
te sprawy typowo rolnicze, ubój rytualny, zwierzęta futerkowe i bym powierzył to Krzysiowi Tołwińskiemu, jeżeli wyraża zgodę. Nie, chciałbym, żebyś pokierował zespołem, który będzie się zajmował polityka kredytowa, oddłużenie rolnictwa, zwierzęta futerkowe, ubój rytualny i wszystko to, co jest związane z tą gospodarką, a gospodarką łowiecką będzie prowadził pan Stasio Pawluk. I tylko proszę teraz tak, żebyście sobie dobrali, no to ja już rozumiem tutaj Daniel Chmielewski, ci, którzy zajmują się daną branżą, stwórz taki zespół, trzeba będzie się spotkać, przygotować konkretne propozycje, rozwiązania dotyczące i polityki kredytowej, i oddłużenia, no bo o coś trzeba walczyć, tak? Więc takie dokumentacje, bo nigdy tego, kiedyś tego nie robiliśmy, bo zawsze wychodzimy z założenia, że związek zawodowy nie jest od tego, żeby uczyć rząd rządzić. No my złamaliśmy już tą moją żelazną zasadę, bo tak, ustawa jedna, druga, trzecia, rozporządzenie ministra o egzekucjach komorniczych, przecież ta polityka kredytowa Krzysztof przygotowywał, mieli wszystko czarno na białym. To nie jest tak, że oni o czymś nie wiedzą, bo oni mają wszystko przygotowane, gotowe. Przecież to ustawa łowiecka, to w zasadzie to ją tylko podać pod głosowanie, bo tam poza jakimiś kosmetycznymi zmianami, tam ja nic złego w tej ustawie nie widzę, to są same superlatywy i dla rolników, i dla myśliwych. Bo po pierwsze gospodarka łowiecka podporządkowana jest pod państwo polskie, obwody łowieckie wydzierżawiane w drodze przetargu, dlatego wtedy dzierżawca obwodu, jeśli właduje, nie wiem, 100 czy 150 tysięcy w obwód, to on wtedy będzie wiedział, bo przepisy nakazują mu utrzymanie, odpowiedzialność za płacenie szkód u rolnika i ASF. Więc ktoś, kto zapłaci tyle za obwód, to on będzie dbał o niego, swoje własne gospodarstwo. A że jak ktoś mi powie, że tam pieniędzy nie ma, to podam państwu taki przykład. Nie tak daleko, niedaleko nas, dwa koła biły się o jeden obwód. Podobno najgorszy, nie ma zwierzyny i tak dalej. I tak się bili, że w efekcie tego jedni drugim leśniczówkę spalili. No to żeby tam nie było pieniędzy, no to by się tak nie bili, tak? Więc to o czymś świadczy. I tutaj, szanowni państwo, tak, to te dwa zespoły. Krzysztof, proszę zapisać, Tołwiński i Stanisław Pawluk. Wszyscy ci, którzy są dzisiaj w Radzie Krajowej, bardzo proszę, jeśli ktoś nie dał namiaru do siebie, bo co jest najważniejsze, my prowadzimy stronę internetową, Facebooka, ale jednocześnie jak się jest jakieś wydarzenie, czy występujemy w danej sprawie, automatycznie czy Ela, czy tutaj koleżanka Iwonka ma możliwość automatycznie wysłania mailem informacji do wszystkich. No nieraz jest tak, że ktoś dzwoni, dlaczego nie powiadomiliście i tak dalej, no nie chce ci się wejść na Facebooka, nie chce ci się wejść na stronę internetową, to chociaż swoje maile sprawdź, tylko my musimy mieć tą możliwość, bo jest naprawdę nieraz dużo ważnych rzeczy, które się dzieją, wchodzisz wieczorem od obrządku, klikasz w internet i widzisz wszystko, bo my ci przysyłamy. No to jest taka komunikacja jest bardzo ważna. Panie Przewodniczący, jeżeli wejdę w słowo, bo tu chodzi o merytorykę, ponieważ koleżanka i Iwonka, i żeby wszystko przebiegało formalnie, wobec tego musimy jednak, bo to zostaliśmy tutaj powołani, przegłosować te trzy osoby i żeby był właśnie porządek. Bardzo proszę, a jeszcze nie padła zgoda pana Henryka Miksa, tak? Czy wyraża pan zgodę? Wobec tego proszę o przegłosowanie, czy kto jest za tym, żeby te trzy osoby poszerzyły skład zarządu. Proszę o podniesienie. Komisję rewizyjną. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeden wstrzymujący się, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz po szerokim przedstawieniu przez kolegę przewodniczącego składu tych dwóch komisji, kto jest za tym, by w takim składzie te dwie komisje funkcjonowały? Poczekajcie, ale jeszcze chwilę, bo ja się rozglądam, bo jeszcze, żeby kogoś nie przeoczyć. Czy województwo małopolskie było zgłoszone, czy nie? Nie. Nie, no to przepraszam, to jeszcze Tadeusz Łobodziński, piszcie. No, nie, przepraszam, bo właśnie dlatego patrzę. Czy Andrzej Madej chciałby też być w zarządzie? Krzysztof, przepraszam. A mamy i Andrzeja, jest. No i koleżanka też, tak? To trzy osoby z Małopolski, jak będzie miała reprezentację w zarządzie, to nie już nie zaszkodzi. Czyli automatycznie w Radzie Krajowej, no. Ale przegłosować musimy. Kto jest za tym, uzupełniając to nasze głosowanie, te trzy osoby z Małopolski? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie ma wstrzymujących się. Wobec tego te dwa zespoły. Bardzo proszę.
kto z koleżanek i kolegów jest za tym, żeby w tym personalnym składzie te dwie komisje funkcjonowały. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz już mamy. I jeszcze tylko dwa słowa, takie miłe, sympatyczne, ponieważ tutaj jeden z członków naszego prezydium jest takim typowym rybakiem, też prowadzi gospodarstwo, ale łowi na morzu i właśnie nas zaprosił do Krynicy Morskiej na pierwsze posiedzenie. Gdzie? Na ławach i szlaków. Aha. Tej, który jeszcze jest w budowie, ośrodek dla wędkarzy. Ale tam w Krynicy? 20 czerwca będzie akurat oddany do użytku, no więc na koniec czerwca lub początek lipca byśmy zrobili pierwsze zarządy. Aha, no dobrze. Proszę podać dane kontaktowe. No, no ja jestem w zarządzie. Ale Zbigniew Gajewski, nie, no ale to... Nazywam się Zbigniew Gajewski, jestem prezesem oddziału rybaków morskich i prowadzę ośrodek czasowy dla wędkarzy. No jestem też płatnikiem podatku rolnego, mam nie. Dziękuję bardzo. Kolega chciał zabrać głos. Kolego przewodniczący, myśmy przegłosowali tam Sława w takim pośpiechu. Ja myślę, że komisję tą powołaną do spraw powietrza trzeba by nieco rozszerzyć. Ale tak, tak, to myśmy przegłosowali komisję, która powstała, a nad składem kolega przewodniczący będzie dogoptowywał, bo wie pan, my nie wiemy, kto tu jest myśliwym, kto lepszym, kto gorszym myśliwym. Pan jest w tej chwili powołany do tego, żeby ten zespół powołać i pan sobie powołuje takich ludzi, którzy się na tym znają po prostu. Krzysiu Tułowiński, no też to, przecież mamy na sali, już teraz możecie się zgłosić do kolegi, kto chce brać udział w tej komisji, w tym zespole, no bo to jest naprawdę bardzo ważne. Być blisko przy tych rzeczach to jest naprawdę ważne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z koleżanek i kolegów chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pan się kolega przedstawi. Ja się nazywam Mieczysław Pękal, mieszkam tu niedaleko i pewno sądząc po aplauzie i po wystąpieniu byłego pana posła, no będę tutaj miał znacznie mniejsze uznanie. Otóż może zacznę tak. Pan poseł no sporo opowiadał tutaj, myślę, że to kampania wyborcza, bo mówił, że w rolnictwie powinny być wszyscy rolnicy zdrowi, piękni i bogaci. Żadnych konkretów. Poza jednym, że trzeba, żeby rząd zdobył więcej pieniędzy dla rolnictwa w Unii. Kto jak kto, ale pan poseł powinien wiedzieć, że to nie jest kwestia wyjazdu pana ministra i powiedzenie do komisji, dawajcie nam więcej pieniędzy. Tam chyba głosuje zupełnie inna grupa, z innej beczki, że się tak wyrażę. Już istniejąca przy władzy tam ponad 10 lat. Oczywiście taka jest skonstruowana Unia. Walczyć trzeba, to już nieraz tutaj padało. Oczywiście po to jesteśmy. Rolnicy, a zwłaszcza związkowcy powinny być bardzo konkretni i nawiązując tutaj do tej konkretności, to zgłaszam swoje wnioski, prośbę, żeby związek zażądał za rok na naszym zebraniu tutaj sprawozdawczym informacji od rządu, na przykład dotycząca kontroli jakości środków chemicznych. Może to nie jest taki wielki problem, ale samo powstanie pytania już zmusi producentów do tego, żeby trzymać jakość. Wiemy o tym, że zwłaszcza zachodnie środki, nie tylko do ochrony roślin, ale i inne do gospodarstwa domowego są znacznie gorszej jakości. Jak z tymi proszkami, samochodami i innymi rzeczami. Po prostu trzeba żądać od rządu konkretnego sprawozdania, ile kontroli przeprowadzili, a namawiam, żeby to były poddane hurtownie, a nie pola rolników, bo jeśli przyjedziemy, zareklamujemy, to oni powiedzą, że za dużo deszczu było, za mała dawka, za dużo słońca. Po prostu jakość zbadana w hurtowniach, a już w sklepach również ciąg dalszych kontroli.
skąd pochodzą te środki, jakie serie, kto wyprodukował i tak dalej. Także to powinno być nagłośnione nawet dla dobra związku, że walczymy o to, mówimy o kontroli jakości tych środków chemicznych. Druga sprawa to dotknąłbym takiego tematu, kiedy chodzi o podjęcie decyzji budowy domu jednorodzinnego na wsi, są straszne ograniczenia. Decydujący szukają tak zwanego kija na psa i mówią, że to jest klasa pierwsza, druga, trzecia, tego nie ruszajmy. A trzeba popatrzeć na Wilanów. Dlaczego nie poszli z budową Warszawy w kierunku Piaseczna, gdzie tam jest szósta, piąta klasa, tylko cały Wilanów, kilka tysięcy hektarów zajęte pod budowę Warszawy. To nie jest argument. Po prostu argumentem powinno być infrastruktura. Jeśli jest droga dojazdowa, jeśli przy tym jest linia, to nikt nie powinien zabronić budowy na wsi budynku. Po co te ograniczenia? Dla kogo to, komu to służą? No trzeba to zapytać i też bym prosił, żebym ja przynajmniej uzyskał odpowiedź na pytanie, jeśli przyjadę za rok czy wcześniej na takie spotkanie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wybory, to może tak powiem, że jestem synem PSL-owca z początku ich istnienia. Wypisałem się ładnych parę lat temu, dlatego że poglądy, wartości głoszone przez początkujących w PSL-u i teraz rozjechały się jak otwarte nożyce. W ogóle nie działają na rzecz rolników. Nie zgadzam się, nie czuję tego, nie widzę tego. I pytam, kogo wybrać w takim razie. Ja uważam i tak się kieruję, nie tym, że nie robią tak, jak ja chcę, bo jak ja bym rządził, to pewnie znaczna grupa mówiłaby, ja też chcę inaczej, ale chodzi tu o to, czy lepiej rządzą od poprzednich, czy gorzej. To jest pytanie, tylko takie. Nie czy dobrze, nie tak samo jak ja, tylko po prostu pytanie, czy lepiej jak było. I tu trzeba konkretnie też zapytać o wiele, o szereg danych. Tamci czy ci, którzy teraz rządzą. Ja odczuwam to, rozmawiam też z ludźmi, mówią, że w tej chwili jest trochę lepiej, to nie znaczy, że nie chciałbym, żeby były dopłaty, tak, o których Pan mówi, żeby były takie jak dla innych, a przecież 8 lat ktoś rządził i tych dopłat nawet nie dotykali. No to lepiej, czy nie, czy trochę gorzej. No ja na razie chyba tyle, dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Pan chce usłyszeć za rok, natomiast z tym to związek powinien wystąpić już teraz, żeby nie była strata tego. Rozumiem. Bardzo, nie, tam kolega z Małopolski się wcześniej zgłosił. Proszę Państwa, reprezentuję Małopolskę i dopiero w ostatniej chwili zorientowaliśmy się tu, że Małopolska w ogóle ma struktury, Panie Przewodniczący. Ubolewam z tego tytułu. W związku z tym mamy takie konkretne postulaty, Panie Przewodniczący. Więc zbliżają się wybory. Każdy z rolników, do których się zwracamy, pyta się wprost, po coście powołaliście, co macie zamiar zrobić, jakie macie osiągnięcia. Dzisiaj, jeżeli my nie mamy przełożenia na Radę Gminy, na Radę Powiatu, na Radę Miasta, proszę Państwa, to jest bicie piany, to jest nie do przyjęcia. My musimy dziś deklarować, czy możemy startować w wyborach, jak mamy się przedstawić, jak zrobić zgłoszenia. Pozostało nam niewiele czasu. Zawsze będzie, że myśmy się spóźnili. I co ja z tym rolnikiem będę rozmawiał później? Szkoda czasu. Po prostu my dziś musimy jasno powiedzieć, jeżeli podejmujemy działanie, ma być poważne działanie i zdecydowanie. Albo się nie bawimy w zabawę, bo to szkoda nam po prostu czasu. Ja do rolnika, jeżeli ja przychodzę, widzę dzisiaj, proszę Państwa, cena jednego kilograma jest 3,60. Ja na tym straciłem parę milionów, pan mecenas Dzido, będę z nim rozmawiać dzisiaj. Mam
do pana miłą rozmowę. Proszę pana, i to jest problem. Co zrobić dalej? Są okręgi, że chcą współpracować z nami, ale mówią, no a co ty możesz zrobić? Jakie ty masz możliwości? Idę do starosty, proszę pana, pan się może ze mną spotkać za 3 miesiące, bo wybory się zbliżają. No panowie, tak dalej nie może. Jak ja nie mam tak dzisiaj, do dnia dzisiejszego nie mam legitymacji jako Rada Wojewódzka. I nie, przepraszam, to jak ja mam się klękać przed każdym? Proszę się na tym zastanowić. Jak działamy, to działamy poważnie. Albo się rozejdźmy i nie mam o czym rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczący. Dziękuję panu. Okej. Okay. Szanowni państwo i kolego. Myśmy dzisiaj się spotkali jako związek zawodowy, a nie jako partia polityczna. I dzisiaj zgrzeszyłbym, gdybym opowiadał dzisiaj państwu o wyborach takich czy innych, bo to nie jest to. My nie jesteśmy partią polityczną. My jesteśmy od tego, żeby upominać się o nasze prawa. Jeżeli ktokolwiek ma życzenie wziąć udział w wyborach samorządowych, to proszę bardzo, ma takie prawo. No jeśli byśmy dzisiaj zadeklarowali chęć startu w wyborach, już zarzucają, że z nami to nie chcą, to bo Izdebski do polityki, bo mnie już tutaj mieszają, że zaraz zechcę prezydentem zostać, a ja będę chodził opowiadał o wyborach. Jeżeli będzie takie życzenie kiedykolwiek i powstanie typowa partia polityczna czy siła polityczna, którą przyjdzie nam wesprzeć jako związkowi, być może tak. Natomiast dzisiaj decyzje nie zapadają, kolego kochany, na szczeblu gminy czy powiatu. Dzisiaj my nie mamy wpływu żadnego na to, czy świnia kosztuje 3 zł czy 5 zł, tylko my możemy wywierać na to wpływ, ale pod warunkiem, że do Warszawy, jak my protestujemy, przyjedzie 10 tysięcy ludzi, a nie 100 osób. No, to jest nasza siła. Natomiast to, czy my będziemy mieli jednego czy dwóch radnych w naszych szeregach, czy nie, to nam tutaj do zbawienia nas nie doprowadzi. No co pan myśli, że jak pan zostanie radnym, to od razu będę dywany przed panem tam rozkładać? Nie. Ale ja bym chciał, żeby pan został. No kto panu tam broni? Macie swoją strukturę, komórkę. Nie ma problemu zgłosić komitet wyborczy i startujcie. Ja uważam, że nie ma żadnego problemu. Jako związek zawodowy na pewno nie możemy startować. Możemy utworzyć tylko komitet wyborczy wyborców, bo taka jest nasza rola. Jeżeli byłaby to partia polityczna, a to popieram pana jak najbardziej, trzeba wszędzie zakładać struktury, trzeba brać udział w wyborach. Na razie my jesteśmy i tutaj mówimy o tym, co powinien robić związek zawodowy, a nie partia polityczna. Dziękuję. Dzięki bardzo. Właśnie na taką technologię mówił pan Mieczysław chyba, który mówił, jeżeli chcemy, to nieważne skąd, tylko jeżeli dane ugrupowanie, czy dany człowiek, czy dana siła, jakby to nazwać, robi tak, jak pan odpowiada, to tak robi. Może wcześniej bardzo proszę tutaj pan Tomicki. Kochani, jeszcze można. To nie jest tak, i kolego, że obecny polski rząd, nie komisja, nie europosłowie, kochani, zdecydują o budżecie na lata 2021-2027, tylko polski rząd. Jest tak zwany mechanizm przyjęcia tak zwanych tych ram płatności bezpośrednich, czyli głównych środków, jakie idą na Unię Europejską. Co jest ciekawe, żeby przyjąć te ramy, muszą zgodzić się wszystkie, jest zasada jednomyślności, więc wszystkie rządy członków Unii Europejskiej, poszczególnych państw, wszystkie rządy. Natomiast podział później tej globalnej kwoty na tak zwane koperty narodowe, co jak, ile rolnictwo, ile polityka spójności, o nie. Wtedy już jest potrzebna tak zwana większość. I to jest ta pułapka, na którą polski rząd swego czasu w Kopenhadze padł. Dzisiaj dokładnie znamy mechanizmy, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma o tym wiedzę i nie ma prawa zgodzić się na tak zwane te ramy. I mówimy, oni mają swoiste prawo weta. I to jest konkretny postulat. To nie to, że oni nie rządzą w Unii Europejskiej, bo są w innej frakcji. Nie ma to nic znaczenia. Dokładnie to Rada Europejska, czyli rządy poszczególnych państw. Jeszcze raz, państwo polskie, jeżeli nie skorzysta z tego mechanizmu, oczywiście to jest dyplomacja, koński targ, coś za coś, muszą się dogadywać. Ale jeżeli im zależy na polskim rolnictwie, nigdy by na to nie wyrazili zgody. Druga rzecz. Kochani,
ocena rządów, lepszy, gorszy, pan fajnie to powiedział, jest bardzo prosta. To jest zasobność naszych kieszeni rolniczych i zagrożenia, jakie robią dla polskiej wsi. Nikt jak Niemiec, nikt nie wymordował tyle gospodarstw przedziarskich, żaden dotychczas rząd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zrobił. Nikt jako konserwatyści, moje też zostało. Ale nie, to nie o to, ale to nie, my się, proszę państwa, my się nie... Nie, po prostu najwięcej za nie chodzi o polityki. Nie, proszę państwa, chodzi o coś innego. Kochanie, zaczekajcie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że mamy dzisiaj w tym czasie, my jako polska wieś, chcieliśmy normalnego polskiego rządu, który będzie dbał o rolnictwo. Więc tu nieważne się, żebyśmy licytowali. Następna istotna rzecz. Nikt nie pomyślał, przecież my jesteśmy konserwatystami. Kto nam złożył projekt, wyznacznikiem konserwatystów w Wielkiej Brytanii jest stosunek do polowań, stosunek do hodowli zwierząt i tak dalej. Każdy konserwatysta chrześcijanin broni. Jakub Polski, ja Mariuszowi Błaszczakowi w 2004 roku prowadziłem ustawę o ochronie zwierząt. Ja im tyle namieszałem w misie, bo jakieś tam 3 metry i tak dalej, bo wyznacznikiem polskości jest stosunek do zwierząt za jednej generacji. I moment. Nie, Prawo i Sprawiedliwości, postęp. Nie, na przykład moment. Pan PSL-u. O Jezu, no tak. I teraz, no to wie pan co, to ja panu coś powiem. PSL prowadził nas jako rolników na kolanach do tej kochanej wsi. To dzięki między innymi pańskim kolegom i dzisiaj narzekanie nie ma tego. Ja panu teraz pytanie, czy pan był przypadkiem w Rzeszowie na objazdach 23 Romanca na spotkaniu? Nie, to wie pan, co byście zrobili wtedy w 2004? Przekonaliście Unię, wy jako PSL-owcy, że proszę pana, do wejścia do Unii, to polski chłop nie widział świnki na oczy. On jak ten. A po wejściu do Unii, Unia nam dała na szynkę i wreszcie możemy jeść szynkę. To powiedział komisarz unijny i pański dawny kolega, pan Siekierski. Dzisiaj eurodeputowany wielki, proszę pana, tam bił brawo, że tak to było, że to jest brawo. Jeszcze raz, proszę pana, ja za siebie nie będę odpowiadał. Momencie, zawsze byłem przeciwko Unii, natomiast chciałbym dokończyć. Panowie, ale pozwólcie państwo, jeszcze raz, dokończę to. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość od samego początku wchodziło w tak degeneracyjne projekty. Projekt zakaz uboju rytualnego oraz zakaz zwierząt futerkowych z dalej polskiej hodowli tradycji jest wybitnie antypolskim projektem i nigdy ta informacja nie będzie pojawiła. I ostatnia rzecz. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość obiecywaliśmy, ja walczyłem o to, że wprowadzimy tak zwany podatek handlowy. Nie ma naszej produkcji. Kto ma handel, ten decyduje o strukturze, wielkości, jakości produkcji. Co się stało? Tak, podatek handlowy, jak sobie przypominacie, został wprowadzony. Zaraz po 2016 roku. Zawieszony w 2017 i do dzisiaj jest zawieszony. Podatek handlowy decyduje o tym, czy my w swoim kraju będziemy mogli to sprzedawać, czy będą rządzić sieci. I tak jak powiedział arcybiskup Gądecki na Dożynkach Jasnogórskich, ja nie przekonuję, to i to przekona. Jesteście kolonią gospodarczą i tym rządzącym obecnie to powiedzieć. Dziękuję panie przewodniczący. Arcybiskupa powołuje, to proszę pamiętać. Arcybiskup. A nawet arcy, że komunie są i ludzie chcą wrócić. Wobec tego proszę skracać. Bardzo proszę. I prosiłbym, jeżeli możliwe, w krótkim dystansie czasowym, dobrze, ponieważ tak jak mówię, na pewno merytorycznie, ale nie pan, ludzie się śpieszą. Proszę bardzo. Nazywam się Głuchowski, jestem z rejonu przewodniczącego, od Siedlec. Kochani, jest najgorsza sprawa, że ja nie lubię, ja mam już 70 lat, mam mniej więcej pogląd wyrobiony politycznie, obojętnie jaka by nie była partia, jak ktoś brudy rzuca jeden na drugiego. Ludzie logiczni, którzy mają trochę pojęcia, to umieją się ustosunkować, umieją skreślić. I te brudy, co tam PO wygaduje, próbuje teraz PiS, też próbuje, nie są tacy święci. Panowie, to nie tędy droga. Nie w tym związku i nie tu. Tu trzeba rozmawiać, żeby nam się żyło lepiej, żebyśmy między ludźmi się dogadywali, jaki by nie był rząd, jak się tylko da. Kochani, nie o tym chciałem rozmawiać jeszcze.
chciałem zacząć rozmowę o działach specjalnych. Chwała tam za ten ubój, co Sławek robi, znaczy na temat tych dzików i wiele innych spraw, bo to rolnictwo polega przeważnie na tym. Ale chciałem powiedzieć o działach specjalnych. Na jesieni minie 40 lat, jak uprawiam pieczarki, proszę Państwa. Co dla mnie jest bardzo bulwersujące i źle się dzieje. Z tego względu, że lat temu 10-15 za pieczarkę brałem 6-7 zł, 5,50, a w tej chwili pieczarka kosztuje 4,50. Ale proszę Państwa, na jedynkę to idzie może i 10-15%, a jest AB tak zwane, które jest po 3,50. Są kubki troszeczkę droższe po 3,80, tam trzeba się narobić przy tym więcej. Kochani, nikt tego nie kontroluje. Żadnej kontroli nie ma. Jesteśmy normalnie okradani przez skupy. Ja wiem, że Rosjanie też już umieją odbierać i tam śladowe sprawy idą. Idzie część na zachód. Nie żądamy luksusów i wielkich cen, ale kochani, nie wolno z pieczarki zjeść, zejść nawet grosza poniżej 5 zł. Dopiero coś z tego zostaje. Ja dorobiłem się swego własnego technologa po studiach, który jeździ w kraju po dużych zakładach. Technolog to coś takiego jak agronom, no bynajmniej tak się odniosę. No, jako ciało doradcze. Jest przedstawicielem grzybni u Spyry, znaczy reprezentuje zakład Spyry. I jeździ już poza granicami. Jeździ samochodem, leta samolotem po dużych zakładach. W Czelabińsku, na porządku Syberii, jest duża kostkownia i duża przetwórnia, gdzie jest 3 Polaków, szefamy. W Czelabińsku, to jest początek Syberii. Kochani, i żeby tu, nie wiem, no z takimi sprawami, żeby, no nie wiem, czy, no mnie się zdaje, że to rząd powinien. Rząd powinien jakieś komisje powołać i mieć względy. Względnie okradają nas normalnie, ja uważam, że w 80% skupy. Oni się tłumaczą, że taki odbiór jest. A kto to kontroluje? Jaki ma producent kontrolę taki jak ja? Ja już jestem tak dla dobra prawdy i na łaskawym chlebie. Bo już moje lata nie pozwalają, ale jeszcze prowadzę. Pieczerkarnię jeszcze prowadzę. Z przerwami, ale się robi, bo syna stale nie ma. Kochani, nie jest dobrze, w tym jest cały sęk, a nie tam jakieś bzdury, ten to, tam, ten to. Nie zgadzam się z wami, tu może trzyma, ze wszystkim. Z niektórymi sprawami, tak, ale z niektórymi, nie z wszystkimi. Dużo gdzie ten pan, co tu był? Też prawdy powiedział, też kochani, ale nie po to jesteśmy, żeby jeden drugiego poprawiał i krytykował, kochani. Czy to ja pana zmienię, a pan mnie? Ja mam 70, ja już mam swoje zdanie wyrobione. I nie muszę, kochani, tu się z kimś spierać i komuś tego. To by było tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie, tak, chwilę jeszcze. Panie Bogusławie, oprócz tego, co pan wspomniał, ja rozumiem, że Łukowscy to jest takie jakieś chyba pieczarkowe nazwisko, Nowosielec i tamte. Nie, ale nie my, ale niedaleko. Nie wspomniał pan jeszcze o jednej rzeczy, ale tutaj za chwilę mecenas Dzido zabierze głos. W kwestii, ja precyzyjnie się nie wyrażę, natomiast dotarło do mnie, że rząd tutaj tak odsuwa taką niekorzystną dla pieczarkarzy sprawę w kwestii zatrudnienia Ukraińców. Nie chcę się wypowiadać, ale wiem, że to jest niekorzystne. Tak jest. Bardzo proszę, panie mecenasie. Panie przewodniczący, na pewno krótko, ale nie wiem, czy merytorycznie. Chciałbym państwu pogratulować. Nie muszą słuchać, ja i tak powiem swoje. Chciałem państwu pogratulować wyboru. Gdybyśmy nawet chcieli wybrać kogoś innego, gdyby w sercach naszych było jeszcze kandydatów wielu, a sądzę, że tylu jest, ilu jest na sali, to nie mamy szansy. Przewodniczącym jest i powinien być pan Sławomir Jędrzejewski. Cieszy mnie, że dzisiaj akurat wywołał mnie i przedstawił, ja się nie muszę przedstawiać państwu. Jestem w samoobronie, byłem, jestem i będę w samoobronie. Natomiast mam do państwa kilka uwag. Nie merytorycznych,
ale przyjmijcie te uwagi, również pan przewodniczący Izdebski. Po pierwsze, jest to tak zwany OPZZ. Działacie państwo jak jeden związek, jako monolit. Nie może Związek Federacyjny działać jako zbiorowość. Nie usłyszałem, żeby w ramach OPZZ-u funkcjonowały związki merytoryczne, branżowe. Słyszałem o rolnikach, słyszałem o rybakach, o wszystkich. Ale musicie państwo tę sprawę dostrzec, trzeba zauważyć ją. Druga sprawa. Nie możecie państwo na tego typu spotkaniach tracić czasu, mówić o wszystkim, co macie, chyba że będą dowolne wnioski, wtedy można mówić o wszystkim. Bo to, co mówicie, wspaniałe wystąpienie pana posła, wspaniałe wystąpienie pana, który jest pojedynką tam, bardzo mi się to podobało. Ja lubię rzeczy kontrowersyjne, ale musi to być spotkanie tyczące związku zawodowego. A związek zawodowy to nie jest polityka. Wprawdzie polityką jest nawet zawarcie związku małżeńskiego, ale to nie jest polityka. Jeżeli państwo chcecie być związkiem, to powiedzcie z kim? PSL odrzucamy, PiS odrzucamy, PO odrzucamy. Nie mówcie mi o Kukizie, Kukiz na pewno pójdzie wysoko, tylko żeby był za Sejmem, poza Sejmem. I trzeba znaleźć, moim zdaniem, formułę jakiegoś oparcia. Nowego związku, nowej partii nie założycie. Nie ma na to ani warunków, ani czasu. Chyba że podejmiecie uchwałę w którymś momencie, że my OPZZ, jesteśmy OPZZ, ale jako partia jesteśmy partią. Zróbcie państwo, nie stworzycie państwo na dzień dzisiejszy żadnego masowego związku typu PZPR-u. Nie stworzycie. Nie stworzycie partii, która byłaby masową partią. Ale elity muszą być. Wyobrażamy sobie dzisiaj, że dowiemy się jednej rzeczy, że w poszczególnych powiatach, w poszczególnych województwach będą nasze, mówię nasze, bo akurat miałem ten zaszczyt, zaprosił mnie przewodniczący dzisiaj uczestniczyć i głosować za uchwałami, że będą tam nasze głosy, nasi ludzie, jak powiemy, że powiat dany ma stanąć, nie zrobimy tego, bo nie ma co stawać, on i tak stoi. To on musi stanąć. Ale jak powiemy, że rolnictwo nie ma żadnego programu, żadnej strategii, strategia 300 hektarów na rodzinę, strategia, przepraszam, jakieś tam, jakiegoś mieszania, usiłowania, to nie jest strategia. Nie ma strategii dla rolnictwa. Nie ma strategii dla bazy rolnictwa, dla szkolenia rolników, dla młodych ludzi. Macie ludzi, państwo u siebie, armię ludzi. Każdy z nas tu obecnych ma syna, synową, córkę, zięcia, który jest w mieście. Jak to się stało, że oni się od was odcinają? Jak to się stało? Jak chowacie tych ludzi? Przecież Warszawa to jest 4/5 wieś. Przepraszam, nie wieś, to jest polska wieś. Ja jestem ze wsi. Znaczy, byłem ze wsi nie jestem teraz. Bo traktuję, że jestem z Warszawy. Ale jak to jest możliwe, że w Warszawie, jak startuje, przepraszam, PSL, wygrywa senator Borowski. Wspaniały rolnik, wspaniały Polak, wspaniały człowiek. Tylko na Boga je chodzi, idzie do inne miejsce. Gdzie są wasi ludzie? Głosują na kogo? Jaki wybór? Dlatego proponuję państwu, zastanówcie się, na jakiej bazie macie działać. Bo to, co słyszałem, mnie cieszy uwagi. Trzeba to wykorzystać. Słyszałem wystąpienie pana posła pierwszego. Panie przewodniczący, proponuję, powołajcie stanowisko analityka, nie wiem, jak to nazwicie. Pan poseł ma ogromną wiedzę. Trzeba zgromadzić ludzi, trzeba zebrać moim zdaniem. I takie uwagi, które tutaj usłyszałem dzisiaj, powinny być raz w kwartale, publikowane w mediach, tam gdzie możecie je upublicznić. Jeżeli nie, to niech będą na ścianie tego, tamtego budynku wszędzie, żeby wiedzieli. No co my żądamy od pana premiera, jak on nie wie, o co chodzi? On jest w banku. On pracuje dla swojego banku, jego wyrzucą, przepraszam. On odejdzie. On musi bazę dla banku stworzyć. Co on zrobił dla rolnictwa? Co, 500+ dał wam? A po co wam 500+? Wy na to zarobicie. Niech on nie daje sobie zachować te 500+. No, myślę, że to jest jedna sprawa. Druga rzecz, powiedziałem, musicie państwo na to spojrzeć jeszcze inaczej. Jak wykorzystać ten potencjał, który macie? Jesteście związkowcami, jesteście producentami.
wszystko, co się w państwie dzieje, co nie powinno być u was polityką, jest polityką. I wy macie kształtować. Ze zdziwieniem, i to mnie spowodowało, że występuje i państwo zebrałem, teraz już kończę. Usłyszałem, panie przewodniczący, jednak niech pan może mnie wysłucha, że w wyborach samorządowych to nie bierzecie udziału. Panowie, a kto ma brać udział? Kto? Pan senator Borowski? Kto ma brać udział? To są wasze gminy, to są wasze powiaty, to są wasi marszałkowie i trzeba pomyśleć, zrobić bilans otwarcia i przejąć wszystkie PSL-owskie stanowiska, traktując je jako nasze, bo PSL nie jest naszym wrogiem. Mogą być ludzie pojedynczy, mogą być ci czy tamci niedobrzy, ale jak trzeba przez wieś zbudować rzekę, to będziecie razem budować. Nie możecie nie brać udziału w wyborach. Jak to nazwiecie? Nie wiem tego. Jak daleko zajdziecie? Tego nie wiem. Ale ja sobie nie wyobrażam, już kończę, żeby w powiecie nie było waszej koncepcji, którą przedstawicie panu przewodniczącemu, że w tym powiecie mamy szansę być w Radzie Gminy, mamy szansę być w Radzie Powiatu. Bez znaczenia jest Rada Powiatu. To jest ciało, które gromadzi tych, którzy zeszli i chcą jeszcze trochę kasy zebrać i udają, że są wielcy. Ale są stanowiska marszałków, stanowiska starostów. I ostatnie słowo. Jako Związek OPZZ jesteście siłą. Samoobrona miała krawaty biało-czerwone. One są w sercach waszych. Ale preparujcie sobie ładne identyfikatory. Może czapki, może coś jeszcze. Ale proponuję, jak są zielone świątki, jak jest Boże Ciało, jak są inne uroczystości, takie czy inne, widziałbym, żeby tam, no nie myślę szyld, ale żeby chociaż te symbole OPZZ-u, ale rolniczego oczywiście, żeby one były widoczne, żeby ludzie widzieli. I ostatnia uwaga państwu, którą przekażę. Jak proszę ludzi, żeby dla samoobrony zrobili zebranie, często mówią, nikt nie przyjdzie. To ja mówię, tym lepiej. Bo jeżeli przyjdzie, a powiecie to, co mówicie mnie, że nie wiecie, po co mają przyjść, to niech nie przychodzą. Ale jak nie przyjdą, to mają niezaspokojoną potrzebę wiedzy. Co oni tam mają? Na trzecie spotkanie przyjdą. I wtedy trzeba im coś powiedzieć. Przepraszam za zabrany czas. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz gratuluję państwu wyborów. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Nie ma pan za co przepraszać. To właśnie my panu dziękujemy za tą szczyptę soli, który wskazuje nam kierunek na najbliższe i proste, jaką są wybory. Także bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę, tu jeszcze kolega chciałby, mówił, że 46 sekund. Tak, tak. Bardzo. Panie przewodniczący, drodzy państwo, jestem przykładem tego, że można wchodzić do powiatu. Jestem w powiecie Biała Podlaska. Tu z Adamem Zolszewskim zrobiliśmy, że o OPZZ-cie, tak jak pan mecenas mówi, mówi się bardzo głośno. Jesteśmy w naszym powiecie identyfikowani z tą organizacją i można wypłynąć. A tu przewodniczący miał rację. Proponuję, żeby nigdy nie mieszać się w politykę, bo widzicie, co dzisiaj robi RI Solidarność, która jest bez, nazwałbym to, jajec w tej chwili. To jest uwikłanie się w politykę właśnie. To nie jest sztuko być w polityce. Trzeba zrobić taki związek, który będzie rządził polityką. Każdy polityk, jak będzie widział silny, potężny związek, tak jak Andrzej Leper, świętej pamięci, z którym staliśmy na blokadzie też potężnej, panie przewodniczący, w Międzyrzecu, którą jako młody człowiek wtedy jeszcze zrobiłem, ponad tysiąca ludzi, będą się liczyć z nami. Przede wszystkim to, co powiedział pan mecenas, dążymy do jednego. Nie może być tak, że stoimy pod Warszawą w 2015, Sławek wychodzi z obrad po minucie, a stu iluś związkowców zostaje i mówię, że tylko Sławek zerwał i nie ma z kim rozmawiać. Koncernacja, ludzie mówią, czemu on nie rozmawia. Zobaczcie, to jest właśnie gra polityką. Musimy być tak silnym związkiem, jak to jest we Francji. W
Holandiach i tak dalej. Wychodzą, wylewają mleko, tam policja nie postawi 60 ileś zarzutów jak dla Sławka, naszego przewodniczącego, bo będą się bali, bo związki są najpotężniejszą organizacją, która może nas bronić. I to, co powiedział pan mecenas, mamy synów, dzieci i tak dalej, łączmy tutaj tych ludzi. I pamiętajcie jedno, każdy wygra, jak ma swoją osobowość, coś znaczy w danym terenie, coś pomaga. Tu nie ma przeszkód, żeby nie wygrywać wyborów. Myślę, że w tych wyborach bardzo dużo ludzi z OPZZ-u w naszych stronach wejdzie. Naprawdę. Widzę to, bo ludzie zobaczyli ten przylądek do Sławka od nas nadziei, którą daje jeszcze. Inne związki, jeżeli będą grali to, co robią w tej chwili, na rozbijanie, właśnie, niełączenie. Tu bardzo dziękuję panu prezesowi Futerkowych. Całym sercem jestem za nimi i będziemy musieli iść. Akurat jestem hodowcą drobiu, w którym też powiem tak jak pan o pieczarkach, który kosztował 6-7 zł, w tej chwili kosztuje 4, a pan minister na stronach internetowych ministerstwa mówi o cenie opłacalnej 4,70. To ja się pytam, kto nas okrada? Ale wiecie, kto nas okrada? Okrada nas polski rząd bez swojej działalności. Bo wszyscy spekulanci, tak jak pan to powiedział, zobaczyli, że przy tym rządzie można te rzeczy robić. To jest najgorsze. Zrozumieli, że jest minister nieodwoływalny, bo ma poparcie prezesa. Zrozumieli, że związki są słabe, bo porozbijane. I mogą, dopóki będą mieli te światło zielone, może ono się skończy, jak się weźmiemy za głowy i pomyślimy, że trzeba iść w innym kierunku. Wtedy im się to skończy. Dopóki tego nie będzie, oni będą to robić, po prostu jest zmowa, nikt nie reaguje w rządzie. Zmowa cenowa, przecież Stasiny, te inne ustalili sobie cenę, jadą, robią co chcą. To jest pieczarko, embargo, nikt o tym nie mówi, przecież embargo, które nas dusi. Nie mówi się o umowach kontraktacyjnych, które nic nam nie dają, absolutnie. A wręcz jeszcze utrudniają działalność, bo to z dnia na dzień mogą nas robić w konia. Nikt tego nie przestrzega, drogie państwo. Tu jest, ze Sławkiem rozmawialiśmy, tu jest naszą siłą. My musimy to ludziom pokazać. Piękna rzecz, tu pan powiedział o tych środkach. Właśnie tak trzeba pokazywać ludziom. To też nas robią w konia, jak z proszkami i tak dalej. Powiem tylko jedno, to co tutaj pan powiedział o tym wyborze między PSL-em czy tak. Jeżeli mamy wybór między dżumą a cholerą, to jest zły wybór. Wybierajmy tak, jak pan mecenas mówił. Nie szukajmy tych wrogów, bo oni na tej scenie politycznej będą działać, bo taka jest struktura, bo są pieniądze, mają jeszcze parę złotych. Z naszym związkiem, tu mówiłem do przewodniczącego, najgorszy problem jest ten, że nie mamy tych pieniędzy, naprawdę. Ciężko jest działać dzisiaj bez pieniędzy w tak ogromnej skali tych ludzi, którzy są przeciwko polskiej wsi. Bo jest przecież zachodnie lobby, które my nie miejmy, ja zawsze to mówię, nie miejmy pretensji do tego zachodu o to, że potrafią nas robić w konia. Bądźmy lepsi. To my musimy ich robić i musimy się przeciwstawić temu. Druga rzecz, powiem panu jeszcze jedno. Bardzo mnie nieraz denerwuje i to kolegom nieraz z PiSu na powiecie mówię. Nie można tego, czy to Balcerowicz, czy ktokolwiek. Pan Jarosław Kaczyński, pan Jurgiel, pan Koła jest od 30 lat w polskiej Sejmie. Wie pan co? Jak bronił polskiego cukru Janowski, zobaczcie, co z niego zrobili. Pan Jarosław też mógł zdjąć marynarkę, podpalić się, jeżeli by chciał bronić. Pan Jarosław nie chciał bronić, bo to jest polityka. Udawali, że bronią. Byłem na takim kiedyś spotkaniu, tak jak Krzysio mówi, gdzie pan Jarosław po przebranych tych wyborach powiedział jedno słowo. To mi zostało i pomyślcie, czy on do czego dążył. Powiedział tak, dla wszystkich tych sfrustrowanych, którzy przegrali w wyborach w tych 2007. On mówi, wiecie co, nie martwcie się. My do władzy dojdziemy, być może jeszcze nie za 4 lata, ale za 8, na 100%, bo ja tych wszystkich ludzi znam. Odczekajmy, dajmy im pole do... To jest działanie patrioty, to znaczy tak, dajmy, żeby nakradli, dajmy, żeby pokazali ludziom, że to są sami złodzieje i łobuzeria, a ja wtedy przyjdę jako ten wybawca i pokażę im. I to, co powiedział Krzysio, jest najświetniejszą rzeczą, którą ja rozumiem jako przedsiębiorca. To, co mam w kieszeni. Ja nie będę patrzył, jeżeli za gaz płaciłem w 2013 0,70, w 2014 0,80, w 2015 0,90, gdzie kolega z PiSu mi mówi, że to wszystko były krętacze, złodzieje i tak dalej, a dzisiaj płacę złoty 60 za gaz. I ja się pytam, a kto rządzi tym krajem, że złoty 60 płacę za gaz? A może to jest wielki przekręt tej blokady, której mówi się, że my się gdzieś robimy i chronimy przed dostawami Rosjan, sąsiadów naszych. Czemu my szukamy na wschodzie wroga? Ja mam osobiste kontakty z tymi ludźmi. To są tacy wspaniali ludzie jak my. Chcą z nami ten. To gruba polityka nas niszczy. I zniszczy nas,
Bo z kim najlepiej handlować? Zobaczcie w codziennym naszym życiu. Jeżeli mam obok jednego sąsiada, obok drugiego, z którym żyję dobrze, ja mogę się budować, mogę się rozwijać i tak dalej. Jeżeli ktoś próbuje nas skłuć, a Zachód przecież mądry jest, przecież oni szpilki, przecież to myśmy Ukrainę tylko walczyli. I co Ukraina? Zakaz sprzedaży mięsa wieprzowego, nawalenie zboża z ASF-em, tirami przywożono nam, gdzie, tak jak się mówi, pompują nam teraz zboże i za moment będą żniwa i znowu będziemy sprzedawać po 50, po 40 zł nasze zboże. Bo nie mamy z czego żyć. Taka jest prawda o nas. I panie przewodniczący, tak jak pan powiedział, mecenas, pan powinien być dzisiaj, takie jest moje spostrzeżenie i tak to widzę, takim przywódcą związków zawodowych całej Polski. Po prostu, jeżeli tego nie zrozumią te mniejsze związki, że trzeba charyzmatycznego, odważnego i człowieka, który już sprawdził się na tej pole walce, nic pojedynczo nie zrobimy. Jeżeli będzie 10 Izdebskich, 20 Izdebskich, nic nie zrobi. Nigdy się nie dogadamy. Musi być jeden przywódca i musimy zrobić wszystko jako związek. I w tej nazwie, którą mamy, ładnie się nazywamy, bo możemy ogromadzać się właśnie innymi organizacjami, które mogą do nas przylegać, a myślę, że wkrótce sami zobaczę, że tak trzeba zrobić. Może dajmy się im na razie trochę wystrzelać, niech tam pokaże, niech powalczę, bo już widzę RI się uruchamia, chcę pokazać, jak to będę bronić przed wyborami, bo to wszystko jest przed wyborami. Miejmy to siłę, bądźmy razem, cieszę się, że na tej sali jest nas ta grupa, która myślę, że będzie twardo się tego trzymać, a dalej działajmy w terenach, rozbudowujmy to wszystko, jak Bóg da, może dla świętej pamięci naszego przywódcy, kiedyś Lepera, gdzieś światło zaświeci się i będzie tam w niebie, nas też dobrze wspominał, że nam się udało. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie Marku. Tak jak powiedział pan mecenas Gido, w jedności siła, a z siłą każdy chce być. Idzie wtedy i liczebność. A wtedy, nieważne kto rządzi, liczyć się musi. A liczy się co? Liczą się pieniądze. Z której strony by nie patrzeć? Jeszcze na zakończenie jeszcze, szanowni państwo, tutaj padło wiele wypowiedzi, większość bardzo słuszne. Szanowni państwo, no tutaj kolega bardzo słusznie podkreślił, powinniśmy iść razem, podkreślano tutaj temat Solidarności czy innych związków zawodowych. To ja wam powiem kilka takich kwestii, które miały miejsce nie tak dawno, kiedy odbyło się spotkanie, bo dla niektórych to Sławomir Izdebski to jest zagrożenie, to jest B, to jest, nie wiem, jakaś katastrofa. Z czym spowodowane, nie rozumiem, czy może jakąś zazdrością, czy innymi względami, nie mam pojęcia, więc było takie duże spotkanie koło Jasionki. Poprosiłem Krzysztofa, tu kolegów, żeby pojechali na to spotkanie. Tam Izdebskiego nie będzie. No i tam uzgodnili, że dosyć tego, jedziemy na Jasionkę, robimy protest tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście padło tam nazwisko moje, nawet ksiądz stanął w mojej obronie, ładnie, pięknie. Kto ma stanąć na czele? Sławomir Izdebski, OPZZ, OK, idziemy razem. Zgłaszamy protest, proszę was, wszystko ładnie, pięknie, w całej Polsce szykują się autokary. W pewnym momencie 2-3 telefony, ty dostaniesz pieniądze, ty dostaniesz pieniądze, ty dostaniesz pieniądze. Akurat do tych, od których miał najwięcej autokarów jechać. I uwierzcie mi, że człowiek dostaje o 12 w nocy informację, że dostanie pieniądze, pomimo tego, że złamał prawo, nie dotrzymał przepisów, jemu się nie należały, złamali prawo, warunek jeden, ma wycofać wszystkie autokary i nie jechać z Izdebskim. I później tu kolega ze zwierząt futerkowych. Wszystko zerwane, nie wiadomo skąd, pan Wójcik ogłasza, tu już jest rząd dobry, minister najlepszy, tylko liderzy od razu dostali, o, no co miałem zrobić? Odwołałem, tak? Jak odwołałem, to się rozdzwoniły telefony, Facebooki i tak dalej. Co on najlepszego zrobił? Zdradził, pewno go przekupili i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że akurat pisali ci, dzwonili ci, którzy nie mieli jechać, którzy mieli nie jechać. No wiecie co, no to jest katastrofa. Za chwilę ustawa, prawo łowieckie, jest Solidarność, pani przewodnicząca, posłanka, pani Hałas, pan Chruścikowski, senator, no Solidarność rolników indywidualnych. Przychodzą rolnicy i mówią, panie, oni nie chcą naszych poprawek przyjąć. No jak to? No wasi przewodniczący, wasi posłowie poprawek nie chcą przyjąć? Ustawa przyjęta katastrofalna. W pewnym momencie dzwoni do mnie ksiądz, ten nasz słynny,
Ale chłopaki, dzwoni ksiądz ten nasz słynny. Panie przewodniczący, bo jedziemy tam akurat do Ministerstwa Środowiska, my tam Kowalczykowi damy, jako tą ustawę wprowadził. Ja mówię, no dobrze, tylko że ja z Kowalczykiem jestem na co dzień i mówię, nie rozumiem, po co wy tam jedziecie. No ustawa już została przegłosowana, więc pokazywać teraz na zewnątrz, że wy tam jedziecie, no jedźcie, no ale ja jadę z Solidarnością, no dobrze. Zajechali i mówi, wie pan, tam była pani poseł Hałas, tam był pan senator Chruścikowski. Ja mówię, jak to? To on pojechał do ministra krytykować ustawę, nad którą dopiero głosował? No przecież on głosował za tą ustawą. No i co? No ale wie pan, no faktycznie. Proszę sobie wejść w archiwum Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ja byłem senatorem i pokażcie mi chociaż jedno głosowanie, w którym zagłosowałem przeciwko rolnikom. Pokażcie mi. I miałem w głębokim poważaniu, czy mi kto by zadzwonił, leper czy marszałek jeden czy drugi. Dali mi stanowisko jedno, drugie, bo myśleli, że będę tańczył, jak mi zagrają. I do końca kadencji to stanowisko zachowałem. Pomimo tego, że wchodziłem na mównicę, można sobie wejść i waliłem jak w bęben. Była jeszcze sprawa Balcerowicza słynna i tak dalej. Balcerowicz musi odejść. Nigdy w życiu się nie wycofałem. Nigdy w życiu, i pamiętacie na Zdanach protest latem wtedy, byłem senatorem, stanąłem na czele i miałem w głębokim poważaniu, że jestem parlamentarzystą, to mnie ludzie wybrali, a nie wy, żeście mnie wybrali, tak? I można było. A oni głosują nad antyludzką, antyrolniczą, antypolską ustawę jako szefowie związków zawodowych. No przecież to się w normalnej głowie nie mieści. No. Możesz być tym posłem, możesz być tym senatorem. Oczywiście to, co tutaj koledzy mówią, jak najbardziej. Brać udział w wyborach. Jako Kowalski i Ksiński komitet zakładać, bo żeby skutecznie walczyć o nasze interesy, trzeba tam być. Najlepiej by było tam być, tak? Ale sprawa związku zawodowych to jest związek. Słusznie, że trzeba to co pan mecenas powiedział. Organizacje powinny wchodzić w skład rolniczego OPZZ-u. Zrobiła to federacja, zrobiła to jeden związek futerkowych, drudzy mówią, że się zastanawiają, bo to jedni to chcieliby iść z PSL-em, drudzy z Izdebskim, a i nie wiadomo gdzie. Ja mówię, no z kim, z PSL-em? No przepraszam bardzo, no z czarnym diabłem możecie sobie iść, ale już nie z PSL-em. Już niezależnie od tego, którą gałęź on pchał w jedną czy w drugą stronę, ale sam ubój rytualny zniknął z mapy Polski przez PSL. No bo to PSL, PSL-owski minister złożył wniosek w Komisji Europejskiej, że Polska nie będzie kontynuowała uboju rytualnego. No to, że później PiS nad tym jeszcze zagłosował i przyjęli idiotyczną ustawę, która była bezprzedmiotowa, bo mówiłem im i tłumaczyłem jak baranom. Dyrektywa unijna zezwala, artykuł 90 zezwala we wszystkich krajach unijnych prowadzić ubój rytualny, a dyrektywa unijna jest aktem nadrzędnym nad ustawą w kraju. Nie róbcie z siebie błaznów, bo każdy Trybunał Konstytucyjny to obali. I nie miałem racji? Miałem. Złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny ogłasza wyrok, na drugi dzień rozpoczyna się ubój rytualny. Tylko mieliśmy tak, jest 26 krajów arabskich, w co najmniej w połowie już mieliśmy kontrakty pozawierane. Wy wiecie, ile czasu trzeba ciężkiej pracy, żeby te kontrakty odpracować? No tu kolega na pewno wie, co to znaczy z branży futerkowej, co znaczy kontrakt stracić w danej branży, żeby go odbudować, tak? Francuzi, pamiętam, płacili nawet takim 12-latkom, autokary przyjechały. Myśmy przyjechali wtedy 3000 ludzi, nie wpuścili nas do Sejmu. Później z wielką jakąś tam kombinacją wpuścili delegację i przyjmuje nas zastępca szefa kancelarii Sejmu. A przyjeżdżają pseudobrońcy zwierząt, proszę was, 200 czy 300 osób, wchodzą do Sejmu, telebim rozstawiają i pokazują, jak dwóch nawalonych facetów cielaka rżnie na żywca. No skrajne przypadki są, były i będą. I poszli do tego, tak, i poszli do Kaczyńskiego, przedstawili mu słupki wyborcze, że więcej jest przeciwników jak zwolenników. Tylko że pytanie w sondażu brzmiało, czy jesteś zwolennikiem barbarzyństwa? No czy ktoś nas jest zwolennikiem barbarzyństwa? Nie. No to ludzie zagłosowali, tylko co to ma wspólnego z ubojem rytualnym? No co ma barbarzyństwo wspólnego z produkcją zwierząt futerkowych? Na dobrą sprawę to nawet bardziej cierpią chyba dzisiaj świnie, tak? Przy uboju. Przyjeżdżają do mnie delegacja zwierząt, od zwierząt futerkowych i mówią, panie, przecież my te zwierzęta usypiamy.
No to Kaczyński na koniec już nie wiedział, czym się tłumaczyć, to mówi, że on musi zlikwidować, bo ludziom śmierdzi. No bo ludziom śmierdzi, no. No to i Warszawę trzeba zbombardować, bo śmierdzi, no. Spalinami, benzyną, ropą, kurczę. Oczywiście, że tak, no. Przecież, no to są naprawdę takie głupoty, że to się w normalnej głowie nie mieści, nie? I dlatego, jak ja sobie przypominam czasy Andrzeja Lepera, dla tej całej elity był największym wrogiem. No trudno oczekiwać, żeby mnie teraz też tam kochali, tak? Oczywiście, robimy to, co powinniśmy. Są ludzie, którzy to rozumieją. Ta młoda, świeża krew, jak najbardziej. Z nimi się siada do rozmów, tak, trzeba to, trzeba tamto. Ale dopóki ta stara nomenklatura tego PC, tych wszystkich pokomunistycznych diabłów, dziadków nie odejdzie, nic tutaj się nie zmieni. Tu musi być zmiana pokoleniowa. Nic tu innego nie pomoże. I na koniec, szanowni państwo, jeszcze chciałem tutaj, bo kolega bardzo słusznie, sprawy legitymacji. Iwonka, lista i proszę dane do legitymacji, przygotujemy legitymację i trzeba będzie dla Rady Krajowej, przynajmniej dla delegatów przygotować legitymację. Ma pan tu słuszną rację, na pewno inaczej się załatwia interesy, jak się ma legitymację, że się jest związkowcem, niż się zachodzi na goło. Tutaj przepraszam najmocniej, ale to już proszę z panem Obudzińskim tam nawiązać i tylko bardzo proszę, dane jakie będą potrzebne, prześlijcie. I bardzo proszę te maile, dajcie swoje maile, będziemy wysyłać cały czas informacje. To jest niezwykle ważne, bo później idzie takie przekłamanie. Wsadzają do telewizji takich pajaców jak Szmulewicza, już największego zbrodniarza ekonomicznego dla polskich rolników. Nie ma, chociaż nie jest rządzącym, ale on tak. Czy będzie ministrem Jurgiel, czy był Janiszewski, czy Leper, czy kto inny. On politycznego loda robił i będzie robił. To jest dla niego bezwzględne. Jak on dzisiaj wydaje oświadczenie, że w związku z tym, że jest możliwość egzekucji od rolnika całego gospodarstwa, to on uważa, że obie strony są zaspokojone. No tak, bo bank jest zaspokojony, rolnik się powiesił, no mamy spokój. No. I nie ma. No. To wiecie co, przywódca związkowy, żeby takie rzeczy opowiadał, to wiecie co, to się w normalnej głowie nie mieści. Albo to, co nieraz opowiadają w telewizji, tak? 30% dochody rolników wzrosły, a ten bałwan Izdebski, kurde, upomina się nie wiadomo o co, no. No jak tak dobrze jest, to? Po co to się upominać, no? 30% w kieszeni, kurde. Jak masz za mało kieszeń, no to sobie powiększysz kieszeń. No. Także tak to wszystko wygląda i my musimy naprawdę przestać wierzyć w te pseudoorganizacje. Za mojej kadencji już tyle organizacji powstało, tyle odeszło, tyle upadło, ale najwięcej jest takich, które dało się przekupić. Bo te, które kupili, one są do dzisiaj. I zachodzę na Radę Dialogu Społecznego i siedzi 101 pajaców. I ja mówię, że kolega był na temat tego zadłużenia. No, i jest kolega, który jest świadkiem. No Szmulewicz stanął w obronie banków. No, na Radzie Dialogu Społecznego. No więc ja powiedziałem, proszę mi przygotować projekt. Jeżeli jest was 100 obrońców, to ja bym chciał, żeby to się wszystko odbywało w formie głosowania. No i zagłosujcie przeciwko. To jak gdzie się nie pojawię na spotkaniu, media wszędzie będę pokazywał, jak wy głosujecie za rolnikami. A oni nie. No to świadczy o tym, że ja miałem rację na początku, kiedy powiedziałem, że Rada Dialogu Społecznego w rolnictwie może dokładnie tyle, co pan minister postanowi, a dzisiaj dokładnie tyle, co pan Szmulewicz i Romanowski postanowi. Dwóch tenorów. Dokładnie. Więc tutaj nie ma co liczyć na sentymenty. A, kończy się nam czas. Dziękuję państwu. Myślę, że czas zakończy się, jeśli ktoś chce jeszcze... Proszę państwa, jeżeli są jeszcze jakieś głosy, słuszne głosy, są tylko takie tutaj padały, to bardzo proszę o złożenie ich do sekretariatu, tutaj do koleżanki Iwonki. Dlaczego? Bo to, co wspomniał pan Dzido, żeby z takim czymś wystąpić, tym, co myśmy tutaj dyskutowali i w ogóle, jeżeli występują rzeczy, o których się nie mówi, o których rządzący nie mają albo nie chcą mieć pojęcia, żeby to wyartykułować, no ale tak też tego typu rzeczy powinny być i nagłaśniane fakt, nie mamy dostępu do mediów, niemniej tam, gdzie jest to możliwe, to trzeba tak to postępować. A w tej chwili proszę komisję, przedstawiciela komisji uchwały i wniosków o przyznanie uchwał. Bardzo proszę.
Uchwała nr 2 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych z dnia 20 maja 2018 roku w sprawie zmiany adresu związku. Paragraf 1. Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych postanawia zmienić z dniem 27 kwietnia 2018 roku adres związku z ulicy Władysława Przanowskiego 24 na nowy adres ulica Chałubińskiego 8. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przepraszam bardzo, czy Państwo wyrazicie zgodę, żeby uchwały, że tak powiem, wszystkie przegłosować? To bardzo proszę tą merytoryczną część. Następna uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego. Nie czytaj Krajowego Zjazdu, samą treść. Dobra. W sprawie wypłaty odszkodowań dla rolników ze wszystkich tytułów. Następna w sprawie zmiany rozporządzenia o egzekucjach komorniczych w stosunku do rolników. W sprawie programu kompleksowego oddłużania rolnictwa. W sprawie wprowadzenia nowej polityki kredytowej.